O, coś się pojawia. Nie. No jest, jest live, jest, jest. Jest? Jest. Nie wiem, czy to coś daje, ale to nie, też mi się odbija nadal. No, dobrze. Halo, halo, podobno już nas widać, podobno już nas słychać. Dajcie znać, czy jesteśmy live, proszę. Dobrze. No to słuchajcie. Ja jestem Błażej Żywiczyński, jestem producentem CI Games. Wraz ze mną jest Tadek Zieliński. Dzień dobry. Który zniknął z Riota. oraz Kacper, który... Cześć. Który z tego, co pamiętam, pracował w Flying Wild Hog, tak? Tak, i wcześniej na Five'ie. Dokładnie. Dobrze. I dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o mobach. Dlaczego o mobach? Pamiętacie panowie, jak to się zaczęło, że właśnie ten temat wybraliśmy? Ja nie wiem, do mnie on dotarł już jako do end usera. Hej, porozmawiajmy o mobach. No, myślę, że dlatego, że jest kilka, powiedzmy, takich znaczących tytułów i jest to ciekawy temat. Dość popularny. Tak, jak próbowaliśmy znaleźć tematy do rozmów, to wszyscy tak, albo StarCraft, albo coś, no i nagle się zebrała grupka, że chce pogadać o mobach, więc zebraliśmy się we trzech i dzisiaj będziemy rozmawiać o mobach. W związku z tym... Może zaczniemy tak, jak tutaj wcześniej mocno się kłóciliśmy z chłopakami. Jaka jest tak naprawdę definicja moby? Czym jest zebraliśmy się we trzech i dzisiaj będziemy rozmawiać o mobach. Po czym poznać, że gra jest w związku z tym, że nią nie jest. Może zaczniemy Wydaje tak, mi się, jak że w takim najbardziej klasycznym ujęciu, czyli takim dotowo-lolowym, to jest to takie połączenie action RPG. Jaka jest tak naprawdę definicja moby? Czym jest zebraliśmy się we trzech i dzisiaj będziemy rozmawiać o mobach. Nawet można powiedzieć zagadywanie jedną jednostką ze StarCrafta, te misje solowe ze StarCrafta, Command & Conquer i wszystkich innych RTS-ów, połączone z Tower Defense'em. Przy czym to się tyczy tych takich właśnie klasyków, bo jak wiadomo, można zrobić bardzo różnorodne gry MOBA. Znaczy, tutaj fajny moment. W pewnym momencie wpadł tekst, czy Evolve na przykład może być MOBą. I wydaje się, że sam element tych skilli, na których bazuje jednak rozwój bohaterów. Sam element tej współpracy, przynajmniej po jednej stronie gry, jest jak najbardziej mobowy. No, ja się z tym jak najbardziej zgadzam, zwłaszcza, że zależnie od tego, z której strony się patrzy, no, na przykład granie potworem w Evolve bardzo przypomina dżunglowanie w LoLu i w Docie. No. Farmowanie i gankowanie generalnie rzecz biorąc, tak? A z drugiej strony mamy czterech bardzo wyraźnych, bardzo odróżniających się od siebie bohaterów, z których każdy ma swoją własną identyfikację graficzną, ma własne umiejętności, zupełnie inne niż pozostali bohaterowie. Dla mnie w dużej mierze to właśnie ci bohaterowie i ta ich wyjątkowość i te skille, z którymi oni ruszają do boju, to jest też wytyczna i coś, co charakteryzuje gry MOBA.
czy... Nie wiem. Aha, tak. Prośba jest o objaśnianie takich. Tak, właśnie widzę, co to jest dżunglowanie. Więc dżunglowanie to jest taka rola w grach MOBA, która polega na tym, że nie idzie się na jedną z trzech linii, które zwykle są, i nie gra się jakby jeden na jednego, tylko chodzi się pomiędzy liniami. Tam są takie, taki las jest zrobiony, w którym są neutralne creepy, czyli neutralne stworzonka, które jak się zabija, to dostaje się dodatkowe złoto, dodatkowy experience i jakby ta postać, czyli tak zwany jungler, to jest taki główny ganker. Czyli nie wiem, czy muszę tłumaczyć, co to znaczy gankowanie, ale jeżeli ktoś grał... Chyba musisz. Gankowanie to jest generalnie rzecz biorąc robienie zasadzek i napadanie na tak. Nieświadomych niczego to biedaków. To jest taka postać, która przełącza się pomiędzy trzema lane'ami i pomaga tam, gdzie tak naprawdę najbardziej się to drużynie opłaca. Czy pomiędzy lane'ami bardziej szeroko, bo to lane'ów może być trzy, mogą być dwa, są gry, no tak. W których... Jest jeden na przykład w Smite, jest taka mapa, która ma tylko jednego. Lane to jest główna alejka, w mobach są tak zwane alejki, po nich idą sobie neutralne zwierzątka zwane creepami. To jest właśnie ten cały element tower defensowy, tak? Czyli że one idą tą swoją ustaloną ścieżką, a gracze starają się ich powstrzymać, je powstrzymać, względnie przepchać swoje wojsko do bazy przeciwnika. A Tak mi się przypomniało. Nie wiem, czy ktoś z was grał kiedyś w MMO, które nazywa się Perfect World International. Tam Territory Wars polegało dokładnie na przeniesieniu zasad moby, tylko że grało się 80 na 80. Były dokładnie trzy lane'y, były na nich wieżyczki, tylko że walczyło się za pomocą klas z MMO, które rozwijało się dużo, dużo dłużej niż podczas samej rozgrywki, gdzie walczyliśmy tylko 3 godziny pomiędzy dwoma frakcjami, prawda? Jak Battlegroundy w World of Warcraft, przecież Alterac Valley, tak jak się spojrzy na Alteraca, Alterac jest bardzo, bardzo mobową mapą, taką bardzo klasyczną mobową mapą, na której jest i odpowiednik Barona, czyli takiego super creepa, super stwora, który daje bardzo pokaźne buffy, czyli wzmocnienia dla graczy. Z drugiej strony były tam creepy klasyczne, biegnące po swoich ścieżkach właśnie w kierunku bazy przeciwnika i ścierają się z creepami wroga. Celem było zniszczenie, znaczy tam było zabicie akurat Chieftaina, czyli wodza, ale z drugiej strony no to jest to samo co zniszczenie Nexusa. Były wieżyczki, które trzeba było rozwalić po drodze. Więc właśnie to jest jakby cały ten urok, że MOBA jest tak szerokim pojęciem obecnie i zawsze była, że bardzo wiele gier można pod nią podciągnąć, mi się wydaje. Czyli co jest tak naprawdę głównym elementem MOBY? Czy to jest rozwój postaci, czy to jest charakterystyczna mapa? Teamplay bym powiedział, czyli to, że współpracujemy, każdy ma swoją rolę w drużynie, jakaś unikalność poszczególnych graczy, czy tych bohaterów, których kontrolują. Nie? To pozwala się jakoś, powiedzmy, identyfikować. No i cały ten system matchmakingowy, który pozwala grać z losowymi ludźmi ze świata i identyfikować ich po tych bohaterach, nie? Ja się zgodzę z tym. Znaczy, tak jak mówię, dla mnie to jest przede wszystkim bohaterowie ścierający się niekoniecznie w klasycznym takim action RPG-owym nawet ujęciu, ale bohaterowie bardzo wyraźni, bardzo określeni, którzy walczą o jakieś obiektywy. Bardzo na arenie. Na Pokemony. Tak. Dobrze, to jeśli nie mamy już więcej jakby do dodania w kwestii definicji, to przepraszam na chwilkę. Po prawdzie to można byłoby te gry definiować przez całe lata. No, można by. Dobrze, to w takim razie możemy, myślę, przejść do historii gatunku. Proponuję, no żebyś tutaj zapuścił już ten filmik od razu. Jasne, już właśnie przełączam. I Kacper, może zaczniesz od Ion of Strife i Defense of the Ancients, no. jako ekspert, który napinał w te gry od... Tak. No dobrze, to pewnie jakaś część tutaj słuchających nas wie, że była taka gra jak StarCraft, a później Warcraft i wydane przez Blizzarda. I oczywiście, no nie oczywiście... Blizzard dostarczył do tych gier dość fajne edytory i dzięki temu
możliwe było stworzenie takich customowych gameplay w sieci. Nie? To mniej więcej polegało na tym, że każdy, kto zrobił swoją mapę z customową rozgrywką, mógł ją udostępnić przez sieć albo założyć, powiedzmy, pokój i wszyscy, którzy się do niego dołączyli, mogli sobie tą mapę ściągnąć. Nie? I w ten sposób pojedyncze mapy się rozprzestrzeniały i jakoś pojawiła się wśród takich właśnie map, między innymi właśnie Aeon of Strife. I to był pierwszy taki zaczątek moby, czyli tego, w tym przypadku to była taka mapa trilane'owa, która jeszcze nie miała bohaterów, którzy levelowali, ale już się wybierało właśnie rozróżniające się jednostki, już były te creepy i już był główny cel całej rozgrywki. Nie, nie wiem, czy mamy filmik już, czy... Tak, mamy już filmik. Nie? Swoją drogą taka anegdotka. Dzisiaj dosłownie pytał mnie gość na Facebooku, od czego można byłoby zacząć próby właśnie tworzenia gier, czy tego typu rzeczy. I zaproponowałem mu właśnie edytowanie map, jakieś tworzenie map. I bardzo ciężko było mi przypomnieć sobie tak fajny edytor, jaki był na przykład w StarCraftie czy w Heroesach Trójce. Już ciężko teraz znaleźć. W StarCraftie był fajny, ale to, co się pojawiło dopiero w Warcraftie Trójce razem z Frozen Throne'em, tam był fajny edytor, który pozwalał nie tylko już edytować jednostki, ale tworzyć skrypty takie w dość taki prosty sposób. No, taki wizualno-tekstowy edytor. I to między innymi plus to, że się pojawiła masa bohaterów i ten cały system zdobywania doświadczenia i możliwości wyboru poszczególnych skilli na każdym poziomie, to pozwoliło stworzyć Dotę, czyli Defense of the Ancients w Warcraftie Trójce. No i od tego chyba się wszystko zaczęło. Nie? Cały boom na... Później tych dot było chyba bardzo, bardzo dużo. Tak, to znaczy ten system, o którym mówiłem wcześniej, czyli że każdy mógł sobie zmodyfikować mapę i założyć pokój i zagrać z kumplami, bo oni automatycznie to ściągali, wiesz, nie musiałeś im wysyłać tego i różni ludzie się mogli do nich dołączyć i też pobrać mapę automatycznie. No pozwolił na to, że każdy sobie chciał swojego bohatera dodać, jakieś zmiany balansowe w grze wprowadzić i tak dalej. I tych map się zrobiło po prostu w cholerę, nie? No i to trwało chwilę, po czym no, ludzie postanowili się zrobić jakieś community i zebrać to do kupy, nie? Tam pamiętam, nie wiem, to gość się chyba Eul nazywał, tak? Takiego nika miał i on postanowił to zebrać do kupy i zrobić do te All Stars, tak. No i wtedy już to się zaczęło tak porządnie ogarnięte community, które zarządzało tym. I później co? Właściwie już niewiele brakowało do komercjalizacji całego przedsięwzięcia. No nie, no to niewiele. No, ten okres trwał, no nie wiem ile to jest, 6 lat, tak? No do 2009 roku, tak. Kiedy tak naprawdę chyba przyszedł największy przełom. Czyli najpierw Chris Taylor, którego niektórzy z was mogą kojarzyć z takich gier jak Dungeon Siege, Supreme Commander czy Total Annihilation, zrobił, ponieważ on był wielkim fanem Doty i bardzo chciał zrobić komercyjną Dotę, zrobił grę, która się nazywała Demigod. No i Demigod byłby świetną sprawą, gdyby nie zasadniczy problem, znaczy wydanie go poprzez firmę Stardock, o ile pamiętam, która całkowicie schrzaniła zabezpieczenia, w związku z czym na 250 tysięcy osób grających po chyba tam pierwszym tygodniu bodajże w grę, 50 tysięcy kupiło grę legalnie, a 200 tysięcy to byli piraci, którzy się podłączali do tego po prostu przez to, że nie było zabezpieczeń antypirackich, co doprowadziło do rozwalenia serwerów, do załamania się w ogóle jakby całej gry. Ona później nie była wspierana, no i niestety umarła. No ale dokładnie w tym samym momencie wyszły właściwie trzy tytuły, praktycznie zaraz po Demigodzie, i były to Heroes of New Earth, Bloodline Champions, no i League of Legends.
z czego dwie gry były darmowe, bo Bloodline Champions zdaje się, że też było darmowe, z tego co pamiętam, tylko to ono stawiało na taką czysto arenową rozgrywkę, no, a League of Legends i Heroes of New Red były adaptacjami klasycznej mapy Defense of the Ancients, tak, czyli tej Dota All Stars. Zresztą ludzie, którzy pracowali przy Docie, zwłaszcza przy All Starsach, to są jedni z założycieli Riota. I to, ile pamiętam, tam był Pendragon, Ginsu i jeszcze tam chyba z dwie osoby, które bardzo mocno były zaangażowane w community Doty. Była straszna drama słynna z Ice Frogiem, możecie sobie zgooglować. Ice Frog drama, są wielkie listy pisane w ogóle o tym, jak jedni się obrzucają z drugimi miętem, błotem i tłumaczą, dlaczego są tamci są złodziejami, są źli. No tak czy inaczej, Hon był bardzo adaptacją, właśnie tutaj ktoś ładnie napisał, pan Królik, że Hon to w sumie Dota 1.5 i to była prawda, bo Hon był bardzo wierną adaptacją Doty i zasad z Doty, był taką próbą właśnie zrobienia nowoczesnej Doty. League of Legends poszło w troszkę inną stronę, trochę bardziej uprościło grę, jakby wzięło te wszystkie reguły dotowe, ale starało się je w taki sposób wystreamlinować, ja lubię to słowo strasznie, wiem, że ono nie jest ładne, ale jest bardzo odpowiednie, takie wystreamlinować, żeby ta gra stała się przystępniejsza. Dla noobów, tak? Ja akurat jestem z tym jednym z tych noobów, które od Hona się odbiły momentalnie. Tak, tak? Wszyscy są? Nie wiem, czy mnie słychać. Jesteśmy, dobra. Nie wiem, czy było słychać wszystko, ale... Na chwileczkę cię Ja się od Hona odbiłem, natomiast wsiąkłem w LoL'a prawie natychmiast, jak tylko zacząłem grać. No i od tego tak naprawdę, od tego 2009 roku, a tak naprawdę od 2010, kiedy LoL zaczął tak naprawdę nabierać wody... Nie, wody to nie jest dobrze powiedziane. Nabierać sił i stał się bardzo dużą rzeczą. Od tego momentu możemy datować jakby wybuch, ten boom na moby. No i tutaj mamy taką śmieszną sytuację w ogóle, co już żeśmy tutaj z chłopakami rozmawiali, że Dota zrobiona przez Blizzarda sprawiła, że powstały następne moby i sprawiła, że powstał LoL. LoL rozwinął się tak szybko, o widać nasze tutaj zapiski wszystkie, LoL rozwinął się tak szybko i tak mocno, że firmy, które do tego momentu jakby nie zauważały, że jest taki gatunek i że to w ogóle im się stworzył jakby pod nosem nowy gatunek, nagle się zorientowały, że przegapiły coś ważnego i zaczęły inwestować odpowiednio Valve oczywiście w Dota 2, a Blizzard w Heroes of the Storm. To, przy czym tutaj mogę wam zdradzić ciekawostkę, że Blizzard miał działający prototyp gry MOBA od 2003 roku, czyli od czasu tak naprawdę, kiedy powstała Dota, to oni mieli swoją wewnętrzną Dotę, w którą sobie tam pogrywali razem po godzinach pracy, ale zupełnie nie zauważyli, że w międzyczasie pod nosem, bo jeszcze dodajmy, że Riot jest dokładnie pod nosem, był przynajmniej w Culver City, czyli pod nosem Blizzarda, który jest dosłownie chyba 50 kilometrów dalej. I to do tego w dodatku przy pomocy ludzi z Blizzarda, bo na przykład Tom Cadwell przecież to jest jeden z programistów, designerów, o ile pamiętam, z Blizzarda. I przy pomocy tego, co wzięto właśnie od Blizzarda, stworzono coś zupełnie nowego i w ciągu 5 lat doprowadzono do całkowitej dominacji na rynku pecetowym. Rzekłem. Szybki przerywnik. Kacper, Tadek, obaj czytacie czata, tak? Tak, ja staram się coś czata. Zaglądać do tego. Tak, Tomek będzie nam tutaj zapodawał co ważniejsze pytania, ale fajnie, że też widzicie, co się dzieje. No to jeszcze właśnie warto o tym powiedzieć, dlaczego ta gra tak, powiedzmy, zaskoczyła od razu, nie? W sensie od razu w momencie, jak się stała komercyjnym produktem, nie? Czyli no, Heroes of New Wave to może nie, ale właśnie LoL i też po części Dota 2, nie? Bo z punktu widzenia dewelopera, to co wam mówiłem wcześniej, to jest taka gra, która przez no, ładnych parę lat, no, 6-8 lat była w przedprodukcji i żaden deweloper na nią nie wyłożył kasy i to gracze decydowali, co chcą, żeby się znalazło w tej grze. Tak, jak to będzie się zmieniać. Nie? Taki przykład, co się w przypadku gry dzieje, jeżeli gracze decydują, a jednak liczy się kasa, to jest ostatnio Command & Conquer Generals nowy, który miał wyjść. Nie? Pamiętacie, były informacje o tym, że deweloper robi to wszystko, co gracze na forum feedbackują, po czym EA uwaliło całego dewelopera. Nie? Znaczy, to jest na pewno jeden z najciekawszych przykładów, kiedy
powstaje tak naprawdę cały nowy gatunek gier stworzony przez graczy, a nie przez deweloperów i zupełnie niekomercyjnie, więc tak naprawdę MOBA jest takim gatunkiem od początku do końca zrobionym przez graczy dla graczy. Troszkę tak. Znaczy, tak, to ale... jest jeden z gatunków gier, które nie zostały stworzone odgórnie i narzucone odgórnie, tylko same z siebie jakby organicznie zostały... Znaczy, bo inaczej, jakby deweloperzy to też gracze, prawda? Ale gracze, którzy nie musieli patrzeć na elementy finansowe i opłacalność przedsięwzięcia, po prostu mogli robić naprawdę to, co bardzo, bardzo chcieli. Grać. Po prostu dosłownie robili grę, w którą chcieli grać. Natomiast sukces LoL'a wziął się z dobrego timingu i z faktu, że oczywiście gra była dobra po prostu, bo to zawsze była świetnie zrobiona gra. No i oczywiście z faktu, że trafili w idealny moment, czyli akurat wtedy zaczęły się rozwijać gry free to play, bo tak naprawdę to jest chyba 2010-2011, kiedy te free to play'e zmieniły całkowicie obraz branży gier, jaki mamy teraz. No i timing połączony z jakością i połączony z darmowością zaowocował wybuchem, tak? Na początku roku 2010 w LoL'ka grało 100 tysięcy osób, pod koniec grało 500 tysięcy osób, w następnym roku pod koniec grało chyba 4 miliony czy 5 milionów. Także to był taki przyrost. No, obecnie mamy po 5 latach jest... ostatnie dane, jakie Riot podawał, to były sprzed chyba bodajże roku czy półtora i to było 60 chyba 5 milionów active users monthly, czyli w cholerę. I jest to obecnie największa gra PC-towa na świecie, z tego co wiadomo. No tak, a jeszcze dochodzi jeden aspekt tego, dlaczego to zaskoczyło, nie? Tak jak gadaliśmy o tym, jakie to ma wymagania i jak się robi dobrą kasę na free-to-playach, nie? To znaczy, tak samo jak Tencent zrobił Crossfire, który jest właściwie z rzynką gotowego produktu, czyli Counter-Strike'a z swoimi modyfikacjami oczywiście. Natomiast to jest gra, która chodzi na wszystkim praktycznie, nie? Jeżeli masz komputer, który podłączysz do internetu i da się na nim grać w cokolwiek, to zainstalujesz Crossfire, nie? I tak właściwie takie samo podejście jest w LoL-u, nie? W tej chwili, jak sprawdzaliśmy wymagania, to wystarczy ci jednorodzeniowy procesor 2 GHz i giga RAM-u. I giga RAM-u, tak, co nas tak, rozłożyło jest... wczoraj ze giga RAM-u. Tak, w ogóle byliśmy zaskoczeni, jak na czymś takim można by grać dziś w cokolwiek innego. No. Ale po co? No, ale po co, jak masz LoL'a, nie? Tak. Czyli gra po kosztach. Ja tutaj jeszcze tego do czatu powiem. O turniejach i o e-sportowym aspekcie pogadamy za chwilę. E-sport w LoL'u i turnieje nie wzięły się... Znaczy, były pochodną sukcesu, a nie jego przyczyną, także to jest trochę w drugą stronę. Ale jesteśmy na LoL-u i ale LoL nie był ostatni, prawda? No nie, bo mamy 2013 i w końcu wychodzi Dota 2, która już była od dłuższego czasu w produkcji. I rok później, czyli w 2014, wychodzi Alpha Hotsa, który, jak mówię, zmieniał się bardzo, bardzo przez te lata. Ja go widziałem na BlizzConie i to była normalna trilane'owa gra wzorowana na LoL-u i na Docie. No tak, to był taki LoL 3. LoL 3, tak. No i bardzo słusznie... LoL 2,5. No i bardzo słusznie, moim zdaniem, Blizzard zrezygnował z pójścia w tą samą stronę, bo w przypadku Doty sprawa była prosta. Tak? Dota odwoływała się do community, które już istniało, które już było ugruntowane i które z radością, że tak powiem, przyjęło nową wersję swojej ukochanej gry. Troszkę zabrało LoL-owi, ale niewiele, troszkę pewnie pozbierało nowych graczy, ale generalnie rzecz biorąc Dota opierała się o graczy, którzy grali w poprzednią Dotę i dla niej była robiona. To jest ta sama gra, tylko zrobiona współczesnymi narzędziami. W przypadku Hotsa, no to tak jak mówię, to było tak naprawdę gra iteracyjna chyba, można powiedzieć. Ale z drugiej strony nie można odmówić Blizzardowi olbrzymiego fanbase, które zawsze... znajdzie się dla nowych tytułów nawet. No i właśnie na tym też przede wszystkim zasadza się pomysł na Heroes of the Storm. No w końcu jakby nie było, jest to gra, która miesza wszystkie światy Blizzarda w jednym. I o to dokładnie chodziło, żeby każdy mógł sobie zagrać tymi bohaterami, których lubi, którymi nigdy nie mógł zagrać, takimi jak Diablo, czy nie wiem, czy kto tam jeszcze jest taki wyjątkowy, jakieś abatury i inne potwory z World of Warcraft.
A z drugiej strony, żeby też jakby uderzyć w ten rynek, który właśnie się bardzo mocno rozwinął i który no, w dużej mierze rozwinął się, jeżeli nie w głównej mierze rozwinął się przez League of Legends, i żeby troszeczkę tego tortu ugryźć. Oczywiście. I to nas doprowadza tak naprawdę do podsumowania, dlaczego będziemy mówić właśnie o tych trzech tytułach. Bo tak naprawdę w tej chwili to są jedyni gracze na rynku, którzy się porządnie liczą. Ja bym jeszcze dodał do tego jedną grę, ale to, że jej, o niej nie mówimy, zaboli prawdopodobnie tylko jedną osobę na czacie i chodzi oczywiście o Smite'a. Który wbrew pozorom jest bardzo dobrze sobie radzi. Znaczy, to jest gra, o której my tutaj nie będziemy raczej za dużo wspominali, ale warto powiedzieć o tym, że jest taka gra, że jest to klasyczna MOBA też, tylko z... No właśnie mówimy teraz o Smite, panie króliku. Jest, różnica polega na tym, że tam jest po prostu punkt widzenia zza pleców. Jest to gra TPP, ale z klasycznymi zasadami MOBY. No tak, czyli tak naprawdę na dzisiejszym streamie będziemy się skupiać na trzech tytułach. LoLu, Docie i Heroes of the Storm. LoL i Dota dlatego, że no generalnie na Twitchu to nie schodzą z pierwszej dwójki. A Heroes of the Storm dlatego, że jest no, najsilniejszym pretendentem do zwiększenia swojego kawałku tortu. Mhm. Kawałka, przepraszam. Dobrze. I... Na jaki mieliśmy następny temat, panowie? A, tak, pytanie. Skąd mamy ten draft, więc wiesz, tak, po drafcie. Draft. Właśnie widzę drafta i tak. Pierwsze pytanie, które postanowiliśmy sobie zadać, to skąd popularność MOBY wśród takiej, a nie innej grupy wiekowej? I tu już widziałem, że czat trochę tych odpowiedzi podał wcześniej, ale może... Tak. Kto zaczyna? Kacper, dawno nie mówiłeś? Dawno nie mówiłem, tak? No... To pierwsza rzecz to grafika, nie? Czyli duża ilość kolorowych postaci, coś żywego, czyli tak łatwo trafić, nie? Oczywiście to jest jedna rzecz. Kolejna free to play, czyli celujemy w graczy, którzy nie mają tak własnych zarobków, w związku z tym przynajmniej ich możemy zahaczyć, dopóki nie zaczną zarabiać, nie? Co jeszcze jest? No, tak jak gadaliśmy, no, rozgrywka sieciowa, czyli możliwość grania z kumplami, możliwość poznawania nowych ludzi przez sieć i właśnie kasowania innych ludzi, na przykład z Rosji. No, do tego dochodzi oczywiście element zbieractwa, czyli ten cały taki pokemonowy, że tak powiem, aspekt tych gier, to znaczy... Tak, ale to tylko, w przypadku właśnie Hoca i Lola, nie? A tak, Docie ale tego nie ma. W Docie masz co innego, w Docie masz zbieranie, ale ubranek, tak? Czyli jakby ubranek, zbieranie elementów zbroi, elementów czysto kosmetycznych, które sprawiają, że twoja postać się odróżnia od innych, że jest wyjątkowa i że jest fajna. Jakby tutaj jest ten element pokemonowy. Do tego jeszcze dochodzi bardzo ważna rzecz, czyli to, o czym ja zawsze wspominam, archetypiczni bohaterowie. Riot swojego czasu wynajął ludzi z Marvela tylko po to, przejął jakby paru scenarzystów z Marvela, tylko po to, żeby wymyślali im archetypy bohaterów. Nastolatki, młodzi, adolescent male tak zwani, tak? Czyli dorastający młodzi mężczyźni, mają, no lubią generalnie superbohaterów, lubią archetypy bohaterów, lubią kiedy ci bohaterowie ścierają się ze sobą i to też jest moim zdaniem bardzo duży, bardzo ważny element sukcesu i popularności MOBA wśród właśnie tych 97% chłopców, którzy grają w tego typu gry. No dobra, jeszcze zostaje to ten element uczenia się, nie? Czyli musisz zainwestować ogromną ilość czasu w to, żeby być w tym dobry i im jesteś lepszy, to nie chcesz rezygnować z tego, co już się nauczyłeś. Czyli jest tak uzależniająco przez to, że już zainwestowałeś swój czas w to. Tak, no, im więcej inwestujesz, tym tak naprawdę bardziej chcesz pokazać, tak, co potrafisz. Czyli... No masterowanie, tak? Czyli no. Pokazywanie, jaranie się tym, że się jest w czymś dobrym. Mhm. Moim zdaniem na przykład to jest ten czas, który ten
ta otoczka, którą obrosły moby, to, że potrzeba na nie tyle czasu, że one tak wciągają, myślę, że to jest jednym z czynników trochę odstraszających, szczególnie dla starszej widowni. Biorąc pod uwagę, że jednak im starszy jest gracz, tym bardziej liczy się z tym, jak mało ma czasu na różne tytuły. Ja wiem po sobie na przykład, jeżeli jak byłem młodszy, byłem w stanie poświęcić na gry dużo więcej, a teraz coraz bardziej się cieszę, że te gry jednak mają po 8 godzin, a nie po 80, prawda? No ja miałem podobnie z World of Warcraft, znaczy w pewnym momencie, kiedy dorosłe życie mnie już dogoniło i okazało się, że nie mogę spędzać 5 godzin dziennie na rajdowaniu, bardzo z dużą radością przyjąłem grę, która daje mi takie 45-minutowe chunki, takie kawałki rozgrywki i nie muszę poświęcać jej całego wieczoru. Owszem, nie mogę wstać od komputera, kiedy gram, co jest bardzo ciężkie do wytłumaczenia partnerkom, rodzicom i tak dalej i ludziom, którzy właśnie dzwonią do ciebie telefonem, ale jednak na końcu to jest 45-minutowy stint, czy taki fragmencik, a nie 4-godzinna akcja, w trakcie której nie można zrobić absolutnie nic innego. Tak, czyli mamy do czynienia z serialem, a nie oglądaniem filmu. Dokładnie. Mhm. A też musisz zwrócić uwagę na to, że ci, którzy przez te parę lat poświęcali właśnie te 5 godzin, żeby masterować tą grę, to nawet jeżeli w tej chwili już są pracującymi dorosłymi ludźmi, nie? To mimo to już poświęcili tą ilość czasu na nauczenie się gry, w tej chwili właśnie mogą wejść na jeden meczyk. Nie? Jeden meczyk dziennie i im to starcza. No to sobie, to jest, wiecie co, no jakby nie było to, że te gry stały się tak mocnymi e-sportami, nie bierze się znikąd. Znaczy, cała ta sportowość tych gier też właśnie jest na tym polega, że można sobie pójść na ten trening, tak? Zrobić sobie ten godzinny trening dziennie, a nie poświęcać temu wszystko. Tak. Co ciekawe, no jednak jakby dla mnie MOBA jest genialnie skonstruowana pod jednym względem. Kiedy gra się w MMO, trzeba poświęcić naprawdę setki godzin, żeby wymasterować sobie postać, żeby ona miała najlepszy ekwipunek, najlepsze skille na wszystko. Po prostu trzeba naprawdę setek godzin. Tutaj to wszystko dzieje się na przestrzeni tych 45-60 minut. Dokładnie. Od zera do bohatera w ciągu godziny. Mm-hmm. Prawda? I czujesz na końcu tą swoją moc. Znaczy widzisz wymierną różnicę pomiędzy tym, jak jesteś na początku nubkiem, który ginie od 2 strzałów, a na koniec ty zabijasz kogoś 2 strzałami, bo masz tak przegiętą postać i tak dobrą broń na niej założoną. Dokładnie. To co, dalej? Możemy dalej. To co? Czy główną zaspokajaną potrzebą zawsze musi być współzawodnictwo? To kto? To może teraz ja. Dobrze. Jak dla mnie nie. To znaczy widziałem bardzo mocno po community, szczególnie LoL'a, bo w LoL'a wcześniej trochę pogrywałem więcej, że współzawodnictwo było jakby czymś, całą tą społeczność bardzo, ale to bardzo wyróżniało. Ci ludzie nie współzawodniczą tylko drużyna na drużynę, oni współzawodniczyli nawet wewnątrz drużyny. Każdy chciał być najlepszy w każdym aspekcie. Także zaczęło mnie zastanawiać, czy rzeczywiście jest to ten główny, ten korowy element gry, który właśnie każdego do tego ciągnie. Ale z drugiej strony wiem, że bardzo wiele osób jednak gra w to po prostu dla znajomych. Gra w to po to, żeby się rozrywać po godzinach w towarzystwie i właśnie te elementy, takie krótkie fragmenty rozgrywki pomagają im w tym, żeby zebrać jednak tych kolegów czy znajomych na taki krótki czas, bo na przykład, nie wiem, granie w Destiny musiałoby potrwać dłużej. No to jest to, co żeś mówił chwilę temu o tym, że to jest ta 45 minut do godziny, w trakcie których przechodzisz od zera do bohatera. Ja na przykład, to jest jeden z powodów, dla których ja gram. Czy mogą być jeszcze jakieś inne powody dla... Czy mimo wszystko jednak to poczucie siły i to poczucie współzawodnictwa to są główne elementy? No, Pokémony
Zdecydowanie. Znowu wracamy do tego zbieractwa, czyli do tego, że ponieważ te gry cię nagradzają zawsze jakąś, prawie zawsze, nie wszystkie, ale większość z nich nagradza cię jakąś walutą, za którą później możesz odblokować sobie kolejnych bohaterów, jest naturalne to, że człowiekowi się włącza hoarding instinct i chce po prostu sobie pozbierać wszystkie Pokemony, jakie w tej grze wydano. Czyli tak naprawdę mamy achieverów, którzy bardzo chętnie sobie zbiorą wszystkie Pokemony. Mamy killerów, którzy będą się tłuc między sobą w grze i dla nich to będzie najatrakcyjniejsze. Pytanie, czy ten archetyp Explorera znajdzie coś dla siebie w mobach? Explorer? Myślę, że to jest ten zaułek, o którym wam wcześniej mówiłem, czyli Ability Drafty. To jest ciekawe miejsce i przez wszelkie takie smaczki w docie, czyli szukanie exploitów, to myślę, że może być pod warunkiem, że to jest Explorer, ale jednocześnie hardcore. Nie? Właśnie, żeby słuchacze wiedzieli, to Ability Draft to jest taki tryb w docie, w której na starcie każdy dostaje samego bohatera i w kolejce dobiera sobie skille wylosowane z puli. Nie? I w ten sposób możemy mieć unikalnego bohatera z różnymi skillami, które się ciekawie łączą. I myślę, że tutaj jest pole do popisu dla Explorera, który szuka, jak zaskoczyć przeciwnika. Ale taki standardowy, casualowy Explorer, który lubi sobie po prostu pozwiedzać, to już średnio. To już raczej tutaj nie znajdzie nic ciekawego. A jak jest w Hotsie? To znaczy, macie tam dungeony i jakieś takie dodatkowe systemy ekspienia na boku, czy to nie jest coś? Nie, tak, ale to nie jest, to ci nie uderzy jakby właśnie w exploration, tak? Bo to nie jest, to jest zbyt małe. Ewentualnie, jeśli można mówić o jakiejś tam trochę różnorodności map, to można byłoby powiedzieć, że przez pierwszą godzinę czy półtorej może gracz się zastanawiać, a co jeszcze mi pokażą, ale bardzo szybko okazuje się, że wcale niewiele więcej. Znaczy to nowatorstwo się szybko wyciera i jakby eksploracja ewentualna się bierze później już tylko i wyłącznie z odkrywania nowych bohaterów, testowania ich umiejętności, testowania tego, jak oni się sprawdzają w grze. I mamy jeszcze czwarty archetyp gracza, czyli socializer, i to ewidentnie mamy tutaj element, no jest to jeden z najbardziej społecznościowych gatunków gier, jeśli nie najbardziej. Tak, prawda? Jest to najlepszy sposób, żeby zyskać przyjaciół i najlepszy sposób, żeby ich stracić. Tak jest. Tak, czyli tak naprawdę okazuje się, że trzy archetypy graczy z czterech mogą bardzo mocno znaleźć coś dla siebie w mobach. A i czwarty, jeżeli wystarczająco głęboko pogrzebie, też zostanie zadowolony, więc może stąd też spora popularność moby. No, to jest taka, to są takie troszeczkę gry wszystko mające, bo i trochę w tym jest PvE, prawda, bo zabija się te neutralne creepy. Teraz mówimy cały czas o tych klasykach, chociaż w sumie to w Hocie też jest przecież, bo z jednej strony są te creepy na liniach, na walejkach, z drugiej strony jest dżungla, w której no, robi się dokładnie jakby PvE, tak, jungler, czyli ta pozycja, która chodzi po lesie i zabija te neutralne stworki, to jest tak naprawdę taki gracz PvE, który sobie chodzi tak jak się farmuje w World of Warcraft creepy, to tutaj dokładnie to samo jest. Także już nie mówię o całych trybach PvE, które są całkiem popularne tak naprawdę. To zależy też od gry, ale ja widziałem parę prototypów na przykład do LoL'a takich trybów, które są tylko i wyłącznie PvE. Mhm. Tak, w Docie też są eventy takie, w których się, nie wiem... No, z chińskim typem, tak? Tak, na przykład z chińskim tym smokiem, nie? Zmiana tego. Albo nie wiem, zbijanie jajek na święta wielkanocne, czy coś tego typu. Nie? To znaczy to... Coś było na święta właśnie, na gwiazdkę było coś z bałwanami i rzucaniem śnieżkami też. No, także są takie rzeczy. Właśnie, jeszcze nie wiem, czy to się mieści w ogóle w kontekście archetypu gracza, ale Valve też ma Steam Workshop. Czyli możliwość, powiedzmy, tworzenia samemu tych całych ubranek do zbierania, nie? No to tak, to jest... To jest dla twórców. To jest bardzo fajny aspekt Doty. Nawiasem mówiąc, z tego co czytałem, to podobno Valve więcej pieniędzy zarabia na pobieraniu podatków od handlu pomiędzy graczami, niż na sprzedawaniu własnego... Tak, bo to w ogóle tak wychodzi, że
że w handlu Valve tam, nie wiem, oni co najmniej jednego centa pobierają od każdej transakcji, nawet jak, nie wiem, jak sprzedajesz za 2 centy, nie? Mm-hmm. Sprzedajesz za 2 centy i dostajesz z tego jednego centa, drugi idzie do Valve, nie? No jest flat, tam jakiś ratio chyba. Znaczy, tak, wiadomo, że to się wyżej skaluje, ale mówię, że te przedmioty nawet mając niewielką wartość, to i tak zawsze jest właśnie ten flat, minimalna kwota jednego centa do transakcji. Dobrze. Czyli co, przechodzimy do następnego pytania? Wydaje mi się, że już czas. Tak. Tak. System przedmiotów versus system talentów, czyli z grubsza to jest teraz tak. Dota i LoL versus Heroes of the Storm. Tak. Czyli w Docie i w LoLu mamy jakby rozwój postaci oparty przede wszystkim o przedmioty i o rozwijanie oczywiście tamte umiejętności w trakcie gry, jak żeśmy wspominali, one się rozwijają, stają się coraz mocniejsze. W Docie one dodatkowo zyskują jakieś specjalne cechy, w LoLu one tylko i wyłącznie zwiększają swoje, skalują się po prostu jakby coraz mocniej. Rzadko się zdarza, że dochodzą jakieś nowe traity czy nowe cechy do umiejętności, jakby cały rozwój postaci jest przede wszystkim przerzucony na to, że zarabia się złoto poprzez taką specjalną mechanikę, która się nazywa last hitowanie, czyli z grubsza chodzi o to, że ten, kto zada ostatni zabijający atak, ten, który zabije przeciwnika, czy też będzie to creep, czy będzie to gracz, on dostaje złoto. W tym momencie dostaje całość złota. Tam są jeszcze jakieś od tego wyjątki, ale z grubsza do tego się to sprowadza i za to złoto później można sobie kupić przedmioty. Tymczasem w Hotcie zupełnie od tego autorzy odeszli. Znów ja pamiętam też, że na początku oni mieli bardzo prosty system przedmiotów, z którego całkowicie zrezygnowali. I obecnie jest to zrobione tak, że wszyscy bohaterowie od zera mają wszystkie umiejętności i one w trakcie gry, w trakcie levelowania dostają jakby takie dodatkowe cechy, których sobie można wybierać. Powiedzmy tam co dwa poziomy można sobie jakąś umiejętność w jakiś sposób ulepszyć. Mają tak naprawdę trzy podstawowe umiejętności. Czwartą odblokowuje się na 10 poziomie. Tak zwany ultimate. I to znaczy, powiem szczerze, że jestem troszeczkę fanem rozwiązania tego w Hotsie. Zastanawia mnie to, powiem szczerze, jak to wygląda później już na wyższym poziomie gry, ale jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo upraszcza to wejście w samą grę. Wiem ile musiałem, na przykład w Hotsie nie musiałem jeszcze ani razu czytać gajda do postaci, podczas gdy w LoLu czy w Docie, żeby przejść gdziekolwiek poza poziom totalnie podstawowy, trzeba przynajmniej doczytać, jakie kupować itemy. 100% się zgadzam z tym. Tak. Więc tutaj naprawdę widać, że to, co Blizzard próbował zrobić, to jest uproszczenie rozwoju postaci. Co więcej, jest to ciekawe, bo te talenty, które mamy w Hotsie, nie są wszystkie dostępne na początku. Mamy coś, czego w innych mobach do tej pory nie było chyba, przynajmniej w tych, które grałem, czyli level Herosa poza pojedynczym meczem. Czyli mamy na początku każdego Herosa na poziomie pierwszym i na poziomie pierwszym każdy Heros ma odblokowywane tylko dwie umiejętności przy każdym większym level upie. Przepraszam, nie umiejętności, tylko talenty. Później zdobywamy drugi poziom i na drugim poziomie mamy alternatywną umiejętność Ultimate, tą na 10 poziomie. Kiedy już wypróbowaliśmy ją, tą wcześniejszą w pierwszym meczu, to w drugim możemy wypróbować kolejną. I dopiero na trzecim levelu pojawia się kolejny talent na każdym tam poziomie, który zdobywamy w trakcie gry. I na czwartym poziomie pojawia się jeszcze kolejny. Dzięki czemu w żadnym momencie gry tak naprawdę nie mamy ściany tekstu do przeczytania i pięciu rzeczy do wyboru. Mhm. Mamy jedną rzecz nową, która się pojawia, nie więcej. Tak, z takiego bardziej pro punktu widzenia, to niestety ma jedną wadę zasadniczą. To znaczy bardzo łatwo jest znaleźć tak zwany cookie cutter build, czyli taki build, który jest po prostu najlepszy i nie ma sensu żadnego innego tworzyć, bo ten już jest po prostu ostatecznym w tym momencie gry, oczywiście w tym momencie jakby rozwoju gry, bo wiadomo, że to się będzie zmieniało oczywiście. Przy patchach, oni będą tam to na pewno tunować, ale jakby no...
nie masz takiej różnorodności, jaką możesz mieć w grach takich jak League of Legends czy Dota. Masz dużo mniej opcji, co jest fajniejsze z punktu widzenia takiego casualowego gracza, który chce sobie po prostu popykać w coś sympatycznego, mobowego i dobrze zrobionego, ale z drugiej strony, jeżeli chciałby w tym się masterować, no to może dojść do momentu, kiedy nie będzie już czego masterować, tak? Oprócz czystej mechaniki. Pytanie oczywiście, gdzie jest jakby ta granica, powyżej której ta różnorodność nie ma sensu, prawda? Jednak głębia gry nie zależy zawsze od ilości statystyk, od ilości umiejętności. Oczywiście. Czyli biorąc pod uwagę, że tutaj może na poziomie samego bohatera zawsze będziemy mieli jakiś tam cookie cutter, który można ewentualnie zmodyfikować 10% w lewo, w prawo, ale mimo wszystko mamy jeszcze, trzeba pamiętać, do wyboru z 40 w tej chwili czy 50 herosów, czyli to już daje różnorodność. Oczywiście dalej jest to różnorodność dużo mniejsza niż w LoLu czy w Docie, ale pytanie, czy to nie jest już różnorodność wystarczająca? No, mi się wydaje, że jakby ciężko jest w tym momencie troszeczkę powiedzieć, ja jeszcze też powiem szczerze, nie ogarniam za bardzo profesjonalnej sceny HOTS-a. Mam paru kolegów, którzy w to grają zawodowo, zresztą najlepszy w tym momencie klan HOTS-owy na świecie to Polacy w 100%, o ile pamiętam, składa się z byłych graczy w LoLa. Przy czym no, wydaje mi się, że tam to się będzie sprowadzało głównie do tego, żeby twój build kontrował ewentualnie kompozycję teamu przeciwnika. Czyli tutaj będzie jakby szachy. No tak. Takie właśnie, znowu takie bardzo szachowe rozwiązanie. No tak, czyli to oznacza, że nawet w takiej casualowej grze jak HOTS, jeżeli chce się zrobić e-sport, to i tak sprowadza się do szukania właśnie smaczków i kontrowania i szukania dziury w całych mechanikach, nie? Mm-hmm. Dziury w balansie, o. Dziury, znaczy nawet to nie są dziury, tylko to są, wiesz, no to jest, te gry zawsze opierały się na, jak RTS-y, tak? No bo jednak z których też gdzieś się wywodzą. One jednak są kamień, nożyce, papierem, tak? Kamieniami, nożycami, tak. Papierem, Spokiem i jaszczurką. Najbardziej to pokazywał jednak StarCraft 1, który był, tak. Który prawie tych dziur w balansie nie miał. Więc to niekoniecznie są dziury w balansie, co raczej specjalne jakby ustępstwa w przypadku tak, niektórych postaci, żeby zazębienia i właśnie te kamień, papier, nożyce, tak jak mówisz, nie? Dokładnie. StarCraft jest na podstawie robienia kontry. Tutaj ktoś napisał na czacie. No tak, i właśnie troszeczkę zawodowe granie, takie już profesjonalne granie w moby, to też jest przede wszystkim szukanie kontry na przeciwnika. To jest od początku, kiedy się draftuje, kiedy wybiera się bohaterów. Ten pierwszy moment jeszcze przed rozpoczęciem meczu, a potem jest to poprzez odpowiedni dobór przedmiotów, poprzez odpowiednie rozgrywanie przeciwnika, odpowiednie rozmieszczanie się na mapie, zamienianie się pozycjami na przykład. To jest bardzo też częsta rzecz. Nie wiem, jak jest w Docie, ale w League of Legends to jest bardzo częste zjawisko, że są tak zwane lane swaps, czyli zamiany linii, kiedy chodzi o to, żeby wykorzystać właśnie to, że jakiś przeciwnik wziął postać, którą można skontrować poprzez odpowiednią kompozycję twoich bohaterów, przesuniętych na jego linię. W Docie też to się zdarza, natomiast jest to droższe i rzadsze, w sensie trzeba wydać kasę jednak na to, żeby zamienić się miejscami, żeby się przeteleportować i to powoduje, że w early game, czyli na samym początku, w tej fazie właśnie, jak się stoi na liniach i XP, to ludzie unikają jednak tego. Jeżeli lane swapów. Znaczy, tak, no, lane swapy tak naprawdę ja znam tylko i wyłącznie z profesjonalnych rozgrywek, bo w takim zwykłym graniu bardzo, bardzo to się rzadko zdarza. No, na wyższych poziomach, oczywiście już w tych wyższych ligach, to tam nie wiem, od diamenta w górę, to może powiedzieć, który tutaj siedzi nam na czacie i dużo gra właśnie w takich okolicach skillowych. Tam się zdarzają te lane swapy, ale to jest raczej właśnie zarezerwowane dla profesjonalnych rozgrywek. Co ciekawe, w HOTS-ie właśnie spotkałem się z lane swapami najczęściej. Nawet w wielu trybach nie ma, ludzie się nie dogadują, kto idzie na mid, prawda? Po prostu rozbiegają się każdy do swojej bramy i biegają pomiędzy tymi lane'ami bardzo, bardzo, w bardzo zróżnicowany sposób. Czy mi się wydaje trochę często chaotycznie. Aha, czekajcie, bo tu pan Kulik zwrócił mi uwagę chyba odnośnie tego, czemu
czy unikają właśnie tego, tych lane swapów, nie? Bo my nie dyskutujemy jeszcze o poziomie e-sportowym, tak? Mhm. Teraz mówimy raczej o casualowych, tak. O casualowych graczach i o tym, jak to generalnie wygląda, więc w przypadku casuali to z mojego doświadczenia wiem, że jednak unikają tego swapowania przynajmniej na samym początku. Później to się zdarza. Ewentualnie, jeżeli na samym początku się okaże, że jest naprawdę mocny build, który trzeba właśnie zeswapować, nie? Czyli jest zgryz taki, że jest jeden bohater, który jest oczywistym, naturalnym wrogiem drugiego. Nie? Natomiast mówię, że takich swapów, jak Tadek powiedział, to częstych, nie? Że tu ktoś zrobił minimalną zmianę w buildzie i już lecimy, to jednak w casualu tego nie widzę. Shift napisał, że nawet w Challengerze, czyli w najwyższym obecnie, jakby najwyższej lidze w League of Legends, swapy zdarzają się rzadko, co wynika z tego, że po prostu nie ma komunikacji. Na tym poziomie ludzie nie mają czasu na komunikowanie się. Natomiast w hocie jest jedna rzecz, a propos mety tak zwanej, bo my teraz tak naprawdę rozmawiamy o metagame'ie tych gier, czyli o takim jakby odgórnej taktyce, czy też strategii, która obowiązuje wszystkich, tak? Czyli właśnie to, gdzie się idzie, jakimi postaciami, w jaki sposób się powinno rozgrywać tę grę. W hocie na razie ta gra jest na tyle młoda, że mi się wydaje, że ta meta się po prostu jeszcze nie wykształciła. Tak, ale to, co czasem przyjdzie. Shadow i Shania King tutaj właśnie zauważają bardzo fajnie. Tu chodzi przede wszystkim o to, że już na poziomie designu Blizzard postanowił zachęcić graczy do dobiegania po całej mapie. Mhm. Z jednej strony za pomocą mountów, z drugiej strony za pomocą questów, które pojawiają się w różnych miejscach mapy. Znaczy kampów i kampów do tego jeszcze, które są podstawą w ogóle grania w HOC-a, jest przejmowanie kampów. I kampy to są obozy neutralnych zwierzątek w dżungli w HOC-ie. Które pomagają nam później w ataku. Które dołączają jakby do naszej armii i razem z naszymi creepami przepychają linię. Ja wiem, że to brzmi okropnie, jak my tak mówimy takim slangiem, ale niestety musicie to zacząć łapać, bo to jest język MOBA, to tak jakbyśmy mówili o grach MMO i nie używali całej masy określeń specyficznych dla tego gatunku. Pomijając już oczywiście kampy, ale też wszystkie te urozmaicenia, które zostały wprowadzone na mapie Heroes of the Storm, też wymuszają bardzo często właśnie zbieranie się w różnych miejscach w różnym czasie i bardzo często jest właśnie tak, że niektóre lane'y zostają zupełnie puściutkie, co w LoL-u czy w Docie do tego stopnia się nie zdarzało do tej pory. Ktoś się zgadza, ktoś się nie zgadza, bo tak. Zgadzam się. No tak, w docie się też nie zgadza. Jak się zostawia pustego lane'a, to przeciwnik może farmić bez problemu i last hitować i mieć więcej expa i złota, a jednocześnie to oznacza, że jest większe zagęszczenie na pozostałych lane'ach, nie? A to większe zagęszczenie się przekłada oczywiście na mniejszego expa per bohater na tej linii. A to już jest właściwie tylko, to się dzieje głównie na endgame'ie tak naprawdę, kiedy już są te finalne pusze. Aha, no tak, to w docie to też jest tak, że w late game'ie to już jest gonienie się i staranie się zniszczyć całą drużynę przeciwnika i dopiero wtedy wepchnąć swoje creepy do bazy wroga. Dokładnie. Dobra. Temat kolejny, chyba że tu jeszcze mamy coś do powiedzenia. Nie, to chyba kolejny temat. Tak, czy mapa musi być zawsze taka sama? To już trochę zahaczyliśmy o ten temat. Tak. Wielkim sukcesem e-sportowym LoL-a, znaczy inaczej, wielki sukces e-sportowy LoL-a wynika moim zdaniem w dużej mierze od tego, że to jest gra, która jest osadzona na boisku. Ma stałe elementy gry, stałą metę w tym momencie już bardzo ustabilizowaną, która jakby przybliża to do takich klasycznych sportów, tak? Tak jak mamy rozgrywającego, mamy obrońców, mamy, nie wiem, tam skrzydłowych i tak dalej, grających na zawsze tym samym boisku. Tutaj mamy dokładnie tą samą rzecz. Znaczy mamy tego Trilane'a, tego All Starsa, tak? Dota All Stars, mapę, z której to wszystko się wywodzi, która jest tak
tak ważna i tak mocna jakby w tym gatunku, że nawet w Demigodzie był Trilane, mimo że on wyglądał zupełnie inaczej. Jakbyście go zobaczyli, to byście się zdziwili. Był strasznie fajnie swoją drogą wymyślony. Taki był bardzo psychodeliczny, bym powiedział. Ale ten Trilane właśnie się przenika, znaczy inaczej pojawia się w tych mobach, tych całkowicie różnych. I to jest moim zdaniem wielka zaleta tego podgatunku mob, czyli tego klasycznego, tych klasycznych mob. To jest właśnie to, że jest ta jedna mapa, która ułatwia ludziom zrozumienie tego, co się dzieje. W Hotsie jest to zupełnie inaczej zorganizowane, bo Hots jest jak strzelanina bardziej pod tym względem. Czyli mamy 4, 5, 7 map w tym momencie bodajże, z których każda ma zupełnie inne obiektywy, zupełnie inne cele, zupełnie inaczej wygląda i zupełnie inaczej się na niej gra. Co nie zmienia faktu, że nadal są to trilane. No nie zawsze, bo tam no, są chyba też... chyba jest jeden duo, ale poza tym... Tak naprawdę. Ale znaczy, bardziej ważne chyba są w tym momencie lane'y, a nie ich ilość. Jakby samo występowanie zjawiska tego, że masz alejkę, po której idą te creepy, a nie ich ilość. Forty, tak. Ale jest to dużo fajniejsze i ciekawsze dla kogoś, kto właśnie siada sobie tak, żeby sobie pograć wieczorkiem i popykać, a nie niekoniecznie masterować. Znaczy tutaj właśnie widać bardzo mocno moim zdaniem to, że ktoś w Blizzardzie usiadł i pomyślał. Jeżeli mamy fanów LoL'a i Doty, którzy chcą mieć LoL'a lub Dotę, to będą grali w LoL'a lub Dotę, prawda? Czyli trzeba im dać jednak coś nowego, coś czego nie ma w pozostałych grach. I nawet jeżeli są to rzeczy kosmetyczne, do tego stopnia jak... Znaczy, mówię kosmetyczne, ponieważ na dłuższą metę te zmienne obiektywy na mapach wcale nie zmieniają aż tak gry, prawda? On zawsze jeden tam jest, większy obiektyw, ale jeżeli weźmiemy go pod uwagę, to tak naprawdę one zazwyczaj mają bardzo porównywalną moc, prawda? Niezależnie od tego, czy jest to wzięcie smoka, czy jest to strzelanie, bombardowanie fortów, to zazwyczaj mniej więcej ten objective daje nam podobny efekt w postaci, powiedzmy, jednego zdobytego fortu. Mm-hmm. Przy czym zmienia to całkowicie dynamikę rozgrywki. Znaczy jest ona zupełnie inna niż w klasycznych mobach, przez to, że klasyczne moby, owszem, mają objective, ale objective nie wpływają bezpośrednio nie wpływają na stan mapy, tak? Czyli obiektywy w Hotsie, czyli takie jak na przykład, nie wiem, działa, tak? Przejęcie golema, przejęcie statku, tak. Przejęcie tego Dragon Knighta. To jest w tym momencie element, który pozwala ci sprawniej przepchać linię. Tak bardzo, w bardzo aktywny sposób, nie pasywnie, przez to, że zwiększy umiejętność, jakby moc twoich bohaterów troszeczkę, ale po prostu daje ci nowe narzędzie do przepychania linii. Natomiast i LoL i Dota mają zupełnie inną dynamikę pod tym względem, bo ta dynamika sprowadza się do tego, że to ci gracze muszą przepchać, nie obiektywem się przepycha. Troszeczkę to teraz też zmieniono w LoLu, bo w LoLu na przykład dodano teraz Baron Nashor, czyli ten główny obiektyw, najważniejszy na mapie. On teraz daje takiego buffa, który wzmacnia creepy na linii. I to troszeczkę gdzieś nawiązuje do tego hotsowego systemu, ale cały czas jakby to jest zasadnicza różnica. Zasadnicza różnica w dynamice tego, jak się te obiektywy realizuje i jaka jest moc obiektywu. I ich wpływ na grę. No dobra, a w Docie to trochę inaczej wygląda, jak chodzi, co wymusza to, że musi być jedna i ta sama mapa. To znaczy ten cały system Fog of War i wszelkie te smaczki i disjointy, czyli możliwość ukrycia się przed atakiem przeciwnika w momencie ataku. To jest taki, nie wiem, muszę wytłumaczyć jednak to słuchaczom. W Docie jest taki system, że jak gracz, jeden bohater atakuje drugiego, to jeżeli atakowany bohater schowa się w mgle, to jest, nie wiem, czy jest szansa, czy jest pewne, że zostanie rozłączony atak. I to między innymi wpływa na to, że znajomość mapy się bardzo przydaje na takim właśnie wysokim poziomie rozgrywki. Trzeba wiedzieć, gdzie się można schować za drzewem, gdzie można wejść na rampę, bo jest właśnie zmienny poziom wysokości mapy i takie właśnie smaczki mapy powodują, że jednak gracze wolą grać na tym właśnie znanym boisku.
Tak, pan Kulik, system z Warcrafta i tyle, to się zgadzam. To też jest właśnie powód kolejny, czyli to, że zarówno LOL, jak i Dota 2 w pierwszej kolejności chciały przenieść jak najwięcej z Doty oryginalnej, tyle że LOL postanowił sfiksować, co się dało. Zgodzę się z Aragornem. Z jakim Aragornem? To jest cytat z Wilka. Aha, okej. Okay. Przepraszam. Nie czytuję na bieżąco. Natomiast tutaj mamy, o, teraz na ekranie akurat Tomek włączył filmik z finałów z IEM-u. Widać też nową mapę w League of Legends. To jeszcze możemy powiedzieć w sumie, skoro jesteśmy już przy mapie, to warto byłoby też wspomnieć troszeczkę o tym, jak się te mapy robi pod kątem wizualnym, jak one się zmieniają, jak one ewoluują. Co było zwłaszcza widać w momencie, kiedy wyszła Dota. Dota była bardzo pastelowa, bardzo taka stonowana w grafice i gdzieś League of Legends to troszkę ściągnęło. Trochę inny sposób, bo jednak cały czas utrzymali swoją estetykę, ale widać, że oni gdzieś w tą samą stronę uderzyli. A wszystko to jest powodowane tym, żeby te gry były jak najbardziej przejrzyste. Jak się przyjrzycie mapie z League of Legends sprzed chociażby roku, ona jest strasznie nadźgana. Teraz ona została wyczyszczona, cały ten hałas, cały noise tak zwany graficzny, który na niej był, został usunięty tylko i wyłącznie po to, żeby ona była bardziej telewizyjna. Na przykład to jest rzecz, która mi się nie do końca podoba w Hotsie, bo w Hotsie te mapy są dalej robione w takim oldschoolowym mindsetie, że tak powiem, który polega na tym, że ma być ładnie i ma być dużo, dużo detali. Niekoniecznie jest to wcale najlepsze rozwiązanie dla gry. To bym się zgodził jak najbardziej. Nowa mapa ściągnięta z Downgate. Troszeczkę tak, bo w Downgate parę fajnych rzeczy zrobiono, które później ściągnięto w League of Legends, czyli na przykład to, żeby było widać zasięg wieżyczek, to teraz widać, tam jest takie, na ziemi widać takie płyty jakby. O i... tak, to jest rzeczywiście taki ważna poprawa względem Doty. Nie? Nie zauważyliście... wieżyczek jest jakby... mnie zawsze... straszliwie myliło AI wieżyczek w Docie. Po prostu bardzo długo nie mogłem się przyzwyczaić, o co tam chodzi. Ja to teraz nie rozumiem. To znaczy, nie ma sensu, żebyście to zgłębiali, bo tam są takie myki, że na przykład wieżyczka atakuje creepy, które są pod nią, nie? I między nimi jest bohater przeciwnika, nie? I jeżeli chcesz zmienić jej atak, to musisz zaatakować swojego creepa. To jest totalnie nielogiczne i tego typu myki są z wieżyczką związane. Właśnie, co ciekawe, widać bardzo mocną ewolucję w kierunku wieżyczek na linii właśnie Dota, LOL, HOTS, jak bardzo starają się upraszczać jednak działanie tych wieżyczek. Do tego stopnia, że w Heroes of the Storm po prostu, jeżeli jest twój mob w zasięgu wieżyczki, to ona zawsze będzie biła wieżyczkę, nieważne kto w nią pierwszy wbiegł, czy bijemy Herosa, czy nie bijemy Herosa. To jednak jest bardzo duże uproszczenie, a jednocześnie też właśnie pomaga tym nowym graczom zrozumieć, że aha, jak mam swoje moby w wieżyczce, to jestem bezpieczny od wieżyczki. Dobrze, learning curve. Przechodzimy do learning curve'u? Tak, no to właśnie, tak, właśnie no. Prawie płynnie przeszliśmy do tak, learning curve'u. Płynnie nam się udało. To jest szeroki temat bardzo, bo z jednej strony mamy tutoriale, na przykład tutoriala LOL jest moim zdaniem beznadziejny, a coś... Choć jest wyjątkowo dobry. Halo? Zaczęło nam się coś ciąć. Słychać mnie cały czas? Czy troszeczkę zaczynasz przycinać. No, bardzo możliwe, że mi internet zaraz powie nie. Oj. No nic, zobaczymy. Na razie zapauzowałem tego styka, żeby było bezpiecznie. Czy mnie słychać cały czas? Raz, dwa, trzy. Trzeszczysz. Słychać cię, ale trzeszczysz. No, wiecie co, to może ja się rozłączę i się włączę jeszcze raz, a wy rozmawiacie. Mhm. Dobrze, zapraszamy. No dobrze, to... Powiem szczerze, learning curve, na przykład to co mnie w docie przede wszystkim bardzo, bardzo na początku przytłaczało, to była mnogość bohaterów. Jednak ten system monetyzacji, który został zastosowany w LoLu czy w Heroes of the Storm z rotacją darmowych bohaterów, on poza tym, że oczywiście ma za zadanie jednak pokazać pewne ograniczenia, które można przezwyciężyć za pomocą gotówki,
to jednocześnie on ma olbrzymią funkcję tutorialową. Jeżeli im mniej mamy na początku do wyboru, tym łatwiej nam ten wybór podjąć. A w momencie, w którym w docie musiałem przerzucać setkę chyba kart z postaciami i nie miałem żadnego pomysłu, czym one się charakteryzują, to było to dla mnie bardzo dużym problemem na początku, żeby zacząć w ogóle grę. No dobra, to też pan Królik w tej chwili powiedział to, co chciałem powiedzieć. To Dota ma świetny, rozbudowany tutorial, w którym powiedzmy wszystkie podstawowe rzeczy się dowiadujesz, to jest jedna rzecz. Tak, oczywiście. Natomiast nie pamiętam, czy w tej chwili to jest obowiązkowe, czy nie. Przez pewien czas to było obowiązkowe i tutorial trwał, nie wiem, z godzinę, jak nie więcej. I był obowiązkowy z tego względu, żeby po pierwsze nowi gracze nie wchodzili bez znajomości takich podstaw do gry, nie psuli rozgrywki innym, a po drugie, żeby nie było zakładanych nowych kont tylko po to, żeby sobie pograć na łatwiejszym poziomie ze słabymi graczami. Nie? To jest jedna rzecz. Druga to, co ty mówisz, czyli limit bohaterów. Przez długi czas tego nie było. Wydaje mi się, że nie w ciągu ostatniego roku się pojawiło to. To znaczy możesz wybrać taką opcję, że grasz tylko w puli 12 tych pierwszych, najłatwiejszych do opanowania bohaterów i wszyscy pozostali gracze wybierają też z tej puli. To znaczy jest wspólna pula oczywiście, nie? Się nie powtarzają gracze, ale jest limit właśnie do tych 12 po to, żeby... Czyli wtedy tak naprawdę walki rozgrywają się pomiędzy tylko 12 herosami. Tak, czyli musisz znać tylko tych 12 i masz czas, żeby poznać przedmioty, poszczególne buildy, mapy i tak dalej. Nie? Tak, ale to też na przykład moim zdaniem nie jest zbyt dobre rozwiązanie. Znaczy na pewno jest ułatwieniem, ale z drugiej strony, jeżeli gramy postacią, z którą się jakoś tam już czujemy, to chcemy jednak poznać więcej przeciwników niż 12. No tak, to wtedy możesz wyłączyć tą flagę i grać ze wszystkimi, nie? Ale to jest właśnie ten duży skok, nie? Że musisz poznać bohaterów pozostałych. A właśnie jeżeli już przy tym jesteśmy, słychać mnie teraz wyraźnie, nie przecinam? Tak, dużo. Dobrze, to akurat to jest genialna rzecz w Hotsie, że każdego bohatera można sobie wypróbować w takim specjalnym trybie treningowym, który właśnie jest na jednej linii z dwoma przeciwnikami, czy nawet z jednym przeciwnikiem się walczy. Automatycznie można sobie levelować umiejętności, tak. Automatycznie można sobie je delevelować. Ja można tu mam robić... nawet chyba gdzieś otwartego Hotsa. Tak, tylko że na innym monitorze. Ale za chwilkę to temu zaradzimy. Mogę właśnie pokazać nawet ten tryb na szybko. Ale mów. No, to właśnie to jakby podsumowuje, tak? W LoLu tego nie ma, w Docie jest w jakiś sposób, bo w Docie można zagrać każdym bohaterem. Pod tym względem LoL bardzo słabuje, ponieważ nie daje takich możliwości, takiego sandboxowania jakby, takiej zabawy w piaskownicy, gdzie nie jesteśmy niczym ograniczeni. Nie zaskoczył mnie ten desktop. Więc to jest akurat pod tym względem bardzo fajna rzecz i w Hotsie, i w Docie, to, że te gry bardziej, łatwiej się jest ich nauczyć. LoL stara się to nadrabiać innymi rzeczami, znaczy na przykład każdy nowy bohater w League of Legends ma specjalny Champion Spotlight, w którym jest wszystko tłumaczone. Każda oczywiście ta postać jest opisana w in-game'owym kliencie, można sobie zobaczyć umiejętności, przeczytać jak one działają i tak dalej. Ale cały czas to wymaga od gracza jakby zaangażowania pozagrowego troszeczkę takiego. Oczywiście. Nie może sobie sam z siebie przetestować. Tak, tutaj mamy ten shop właśnie z Heroes of the Storm, w którym każdego herosa, jeżeli weźmiemy go, możemy mu włączyć wersję try. Ja dobrze właśnie... widzę, czy oni znowu całkowicie pozmieniali wygląd interfejsu. Tak, troszeczkę. Troszeczkę zupełnie, kompletnie. Całkowicie. Tak. To jest chyba szósty remake, kiedy ja pamiętam. Mają prawo, cały czas jest to beta. No tak, in development widać przecież. Tam. Prawda? Ale właśnie tutaj już za chwilkę się nam załaduje. I mamy, proszę, mamy pomocnika w postaci healera. Mamy wszystkie dostępne nasze talenty. Już widzimy podgląd kolejnych wszystkich, które dostaniemy na wyższych levelach. Możemy sobie włączyć creepy, które będą biegać z nami. Możemy odnowić forty, jeżeli nam się uda jakiś zniszczyć. I możemy
levelować w każdym momencie postać, żeby odblokować kolejne poziomy umiejętności. No to ja się tu wypowiem. W każdym momencie możemy wyłączyć miniony i też sobie pobiegać i próbować skilli, prawda? Z tego co kojarzę, to taki sam typ był zrobiony w Heroes of New Earth. W Docie tego nie ma, natomiast według mnie Dota ma przewagę nad, przynajmniej nad LoLem, w tym, że możesz zawsze sobie postawić samemu grę z botami. To znaczy i w twojej drużynie są boty, i w przeciwnej drużynie są boty. Nie wiem, nie znalazłem, ostatnio jak próbowałem grać, to nie znalazłem tej opcji. W sensie jestem w stanie zebrać drużynę i grać na AI, ale nie mogę zagrać poza tutorialem, tymi kilkoma postaciami, na boty, razem z botami. Czyli że ja sam gram i w dowolnym momencie, jeżeli stwierdzę, że powiedzmy nie mam czasu dalej grać albo nie podoba mi się ta postać, to kończę rozgrywkę i nie psuję nikomu gry. Czy mi tego brakuje? W LoLu? Tak. Ja się zgadzam oczywiście, bo jakby z casualowego punktu widzenia tak, tylko że cały czas trzeba pamiętać, że ta gra jest wymyślona przede wszystkim pod competitive, tak? Czyli... Tak, czyli... ale ja... mi chodzi o to, żeby gracz miał możliwość nauczenia się, nie? Czyli dajmy na to, gram postacią, chcę zacząć builda do tam, nie wiem, 6 poziomu, zobaczyć jak zaczynać i nie wiem, ewentualnie spróbować jeszcze raz znaleźć, zobaczyć jakiegoś innego bohatera, który może mi podpaść, nie? Jak ktoś, jak chodzi o learning, czyli to o czym gadamy w tej chwili, nie? Nie, no pod tym względem LoL jest bardzo nieprzyjazny. Znaczy oczywiście są gry z botami, ale to nie jest to, trzeba czekać. Nie ma tych wszystkich fajnych mechanik, które właśnie żeś pokazywał, czyli tego autolevelowania postaci, spawnowania, despawnowania creepów, delevelowania, czyli wszystkiego tego, co ci pozwala dokładnie, jak to się mówi, połamać, znaczy... Jak to ładnie jest, tak jak jest map crunching, czyli takie rozkminianie mapy, to tak samo z bohaterami, takie rozkminianie Tomek bohatera. Tomek się nudzi? Tak, cały czas mi coś przed twarzą macha. Od tego są customy w LoLu, tak, tylko że customy w LoLu są miętkie jak 150 i to jest bardzo niefajna mechanika. Trzeba czekać na początku przez minutę 55 sekund na to, żeby w ogóle zacząć rozgrywkę. No, nie jest to tak fajnie wymyślone, jak jest to wymyślone w Hotsie. Ja pamiętam, że były kiedyś prośby ze strony community, żeby stworzyć taki tryb sandboxowy w League of Legends, ale nie wiem, czy on kiedykolwiek powstanie. Pozostaje mieć nadzieję. Znaczy, zdecydowanie jest bardzo dużo elementów, które wskazują na Hotsa, jeżeli chodzi o learning curve. Wszystkie te elementy właśnie, o których wcześniej mówiłem, czyli udostępnianie elementów rozgrywki stopniowo, zależnie od levelu Herosa. I trzeba zaznaczyć też, że to nie jest inwazyjne, prawda? Bo żeby uzyskać odblokowanie wszystkich tak naprawdę umiejętności i możliwości danego Herosa, nie mówiąc o skórkach oczywiście, to wystarczy rozegrać naprawdę 3 do 5 gier i to wszystko jest odblokowane. To jest mniej więcej właśnie taka ilość, która pozwala nam poznać podstawy walki właśnie jedną postacią. Jest to właśnie, widać, że bardzo, bardzo mocno wyliczone właśnie pod to. To co, przechodzimy do następnego tematu? Porównanie systemu free to play? No to jest prosta sprawa dosyć. No tak. Tak. Wszystkie te gry opierają się o model free to play, co już żeśmy nadmienili. Jednym z powodów, dla których Heroes of New Earth nigdy nie miał szans z League of Legends było to, że była to gra płatna w chwili, kiedy nie powinna już być płatna. Jeden z powodów, dla których Evolve moim zdaniem było trochę flopem na starcie, jest to, że nie zrobili tego free to play z mikropłatnościami. Ta gra byłaby o tyle lepsza wtedy. Także
bezwzględnie wszystkie gry MOBA w tym momencie wychodzące muszą być free to play, bo inaczej nie mają żadnych szans na rynku. W Docie to zrobiono w inny sposób niż w poprzedniej, w pozostałych grach, bo nie kupuje się niczego oprócz skinów dla postaci. To jest jedyna rzecz. Czy tam jeszcze coś właśnie, to może ty mi powiesz, Kasper, czy tam jest jeszcze coś do kupienia oprócz ciuszków? Czym wiem, że oczywiście ciuszki są czasem z chestów, ale, to ale znaczy, cały czas to jest, wiesz. Jest system, który pozwala ci oglądać streamy z meczy, tam nie wiem, reprezentacji poszczególnych klanów i tak dalej, bo wiesz, jak oglądasz normalnie stream, to oglądasz to, co ci streamer przekazuje, a tak to możesz dostać slota na spektatora w meczu, nie? Za to trzeba płacić. Tak, więc takie, wiesz, na turniejach i tak dalej, to za to można zapłacić, z tego co kojarzę. Kompendium, ktoś mi mówi, z tego co kojarzę, kompendium pozwalało właśnie takie rzeczy robić. Tak. Ale to jakby mi chodzi w tym momencie tylko i wyłącznie o samą grę, to czacie, drogi, czy jest cokolwiek, co się kupuje? Tak, i właśnie to kompendium też i tego typu przedmioty, kompendium nie było chyba jedyne, jeszcze coś było podobnego, co pozwala na zbieranie punktów do tego przedmiotu. I ten przedmiot sam w sobie leveluje i to ten jego level pozwala na częstszy wyrzut przedmiotów, w sensie tych ubranek. Mhm. Czyli tak zwiększa sobie szanse na dropy, tak? No coś takiego. No więc w Heroes of the Storm kupuje się w tym momencie tylko i wyłącznie bohaterów i skiny, no ale to też jest gra, dopiero się jakby zaczyna jeszcze cały czas w becie, więc ciężko jest powiedzieć, że tam nie dojdą nowe rzeczy. Bohaterowie wszyscy są farmowalni, a skiny już nie. Już nie. I w League of Legends jest podobnie, znaczy wszystkich bohaterów można odblokować rozgrywką, jakby wszystkie elementy zwiększające moc, to jest też warte powiedzenia, że w żadnej z tych gier nie ma pay to win, tak? Czyli żadna z tych gier nie oferuje większej mocy postaci za zapłacenie kasy. Tak. W LoLu można kupić sobie bohaterów, można kupić sobie skiny do nich, można kupić dodatkowe strony na runy, czyli takie gadżeciki, które zwiększają troszeczkę siłę bohatera, ale już na przykład samych run się nie da kupić za pieniądze, tak? Czyli można ich mieć więcej, bo strona to jest po prostu takie miejsce, gdzie sobie przygotowujesz jakby setup pod grę. Powiedzmy tam wrzucam sobie, że będzie szybszy trochę bohater, że będzie miał trochę więcej zbroi, trochę więcej odporności magicznej. I takich stron sobie bazowo ma się je dwie i jeżeli chce się ich mieć więcej, to trzeba za to zapłacić kasą. W związku z czym LoL ma jakby jeszcze monetyzację na funkcjonalnościach. Właśnie takich jak te strony, jak zmiana serwerów, zmiana nazwy konta, czyli imienia. Ale to są wygody takie poza meczem. Tak, ale to jest tylko i wyłącznie właśnie takie functionality. Nie, w żaden sposób nie wpływa to na samą grę. Ciekawym elementem monetyzacji tak naprawdę też, który się pojawił w Hotsach, są questy dzienne, które pozwalają wyfarmić tego, bo tak jak w League of Legends zdobywamy stosunkowo mało tych punktów, za które możemy kupować później herosów za każdą grę, ale jednak zdobywamy je powoli i w końcu się uzbiera, tak w Heroes of the Storm zdobywamy ich po prostu masakrycznie mało. Byłoby to wręcz nie do pomyślenia, żeby z tego zebrać na jakiegokolwiek herosa, ale za to mamy questy, które jeśli wykonamy, mamy dużo większe boosty do znaczy dostajemy po prostu nagrody, tam jest 200, 300, tak. 300 sztuk złota za takiego. Co ciekawe, no 200, czasami nawet 800. W każdym razie to jest ciekawy element też, który zachęca do gry różnorodnymi postaciami. Mhm. Ja do tej pory na przykład w Heroes of the Storm nie kupiłem żadnej postaci, ponieważ cały czas mam nowe postacie, które chcę rozwijać, prawda, z rotacji. I zawsze chcę jakąś nową postać poznać. W LoLu nauczyłem się trochę Ani i grałem Ani. To też była moja pierwsza postać. No moja chyba trzecia, ale najbardziej mi podpasowała, bo przynajmniej miała Misia. Przepraszam, muszę odpowiedzieć czatowi. Jasne. Co chciałem jeszcze powiedzieć, w League of Legends teraz wprowadzili nową taką funkcjonalność, że jeżeli gra się z przyjaciółmi, gra się w teamie, to zdobywa się więcej IP. Są mnożniki, które sprawiają, że bardziej się opłaca grać ze znajomymi niż samotnie. To samo mają w Hotsie i uważam, że to jest świetny pomysł, który
może mocno zmniejszyć jednak hejt wewnątrz drużyny. No. Jednak jest, im częściej gramy ze znajomymi, tym mniejsza szansa, że będziemy na siebie pluć. A to mamy tam punkt o tym, o hejcie w, dojdziemy. Community. To za chwilę o tym pogadamy. Zdaje się, że w ogóle teraz o tym pogadam, bo to chyba jest następny punkt. Nie, matching jest jeszcze. Matching. Ale możemy przejść do tego punktu. Wspominaliśmy w sumie o tym matchingu. To z grubsza sprowadza się do tego, że w docie można sobie przejąć kontrolę nad postacią. To znaczy to znikanie to jedna rzecz, ale jeszcze ten cały matching, czyli matchmaking, nie? Czyli dobieranie też graczy, jak to wygląda w pozostałych grach. Nie? W docie to słabo działa, dostajemy ruskich. Tak. Tak. Nie no, generalnie system ma dużo opcji i pozwala niby wybrać limitowanie na graczy, którzy się posługują językiem angielskim. Możesz nawet wybrać, nie wiem, że w Stanach chcesz na serwerze grać i tak dostaniesz ruskich. Więc to generalnie nie działa. Jak to wygląda w LoLu? W LoLu jest kilka różnych matchmakingów. Znaczy w zależności od tego, w którym trybie się gra, są osobne matchmakingi i osobne jakby ratingi bohatera, czy raczej postaci właściwie twojego konta. Kiedyś to się opierało o Elo, czyli o klasyczny ten szachowy system rankingowy. Obecnie, z tego co pamiętam, jak kończyłem pracę w Riocie, to cały czas robiło się to po pierwsze w oparciu oczywiście o dywizję, czyli w grach rankingowych mamy dywizję, czyli brąz, srebro, złoto, platyna, diament, master, a następnie challenger, o ile dobrze pamiętam. Shifty mnie poprawię, jeżeli się pomyliłem. No i oczywiście tutaj jest dobieranie jakby w zasięgu bodajże jednej dywizji, czyli złoto może grać z platyną i ze srebrem i tak dalej, i tak dalej. Jak się gra gry normalne, to wchodzi tak zwany matchmaking rating, czyli MMR, to jest ukryty rating, którego nie widać w żaden sposób, można go tylko sprawdzić przez toolsy riotowe. Znaczy gdzieś tam podobno można, ale teoretycznie on jest ukryty. No i to jest jakby na podstawie tego matchmaking ratingu gracz jest dobierany z innymi graczami. Tak samo jest teraz na przykład wprowadzić tak zwanego team builder, czyli taki system, który pozwala ci budować sobie drużynę. Czyli zawsze grasz bohaterem, tak jak w Hotsie, w którym gra się zawsze. O, to jest właśnie też jeszcze dosyć duża różnica pomiędzy Hotsem i LoLem i Dotą. Tak? Czyli że w docie na początku zdaje się, że wszyscy robią wyścig po bohatera. Tak? Znaczy jeżeli nie klikniesz szybciej niż ktoś inny, to nie zagrasz tym bohaterem. W LoLu w trybie normalnym, tak zwanym blind pick, też tak jest. W trybie draftowym już oczywiście się wybiera na przemian, to już jest zupełnie oddzielna sprawa. Natomiast dopiero w zeszłym roku do LoLa dodano to, co jest podstawą Hotsa, czyli to, że można sobie, że w Hotsie zawsze najpierw wybierasz bohatera i grasz bohaterem. No to jest a propos tego toksycznego community, to co teraz Tomek pokazuje. Jeden ze śmieszniejszych filmów dotowych, bardzo polecam. Nazywa się Blending with Russians. Give me chakra magic, goto. Więc w LoLu dopiero teraz dodano możliwość właśnie przez team buildera grania tym bohaterem, którym się zawsze chce. Czyli że wybieram na początku bohatera i nim wchodzę do gry, a nie wchodzę do gry i dopiero w lobby wybieram sobie bohatera. I tutaj też jest osobny matchmaking jakby na team buildera, osobny na normalne gry i osobny na gry rankingowe. W Hotsie dodatkowo, to znaczy mam największe porównanie pomiędzy LoLem a Hotsem. To co jest na pewno przyjaźniejsze dla początkujących graczy jest to, że nie ma tego systemu run, który jest obecny w LoLu. Przez co, nie wiem, mając 12 level i będąc meczowanym z graczem na 30, nie mam jednak takiej różnicy wsparcia run. Tak. To jest prawda, że ponieważ konto w LoLu leveluje się od 1 do 30 poziomu i na 30 poziomie ma się odblokowane jakby dopiero, to jest takie jakby wylevelowane postać w World of Warcraft, tak? 60, czy tam obecnie setka chyba bodajże w World of Warcraft. Dopiero w tym momencie można zacząć grać gry rankingowe, w tym momencie ma się wszystkie tak zwane summoner spells, czyli takie dodatkowe, specjalne dwie umiejętności, które sobie można wybrać do gry. Takie jak na przykład Blink, czyli Flash, czy tam nie wiem, Ignite, który jest dodatkowym źródłem obrażeń, teleport. I rzeczywiście jest dokładnie tak, jak mówisz, czyli że w Hotsie jakby wszyscy zawsze mają równe szanse i liczą się tylko i wyłącznie umiejętności, natomiast w LoLu no, dochodzi jednak to, że postać na 30 poziomie konta będzie miała dużo łatwiej, zwłaszcza w pewnych rolach. Tak, jungler jest bardzo, bardzo,
bardzo się opiera o runy właściwe i o dobór odpowiednich runów. No, no dobra, i... tak. Znikanie z gry, tak? Czy aha. Jeszcze nie? Nie, no dobrze. Ja już nie mam nic do dodania. Niech tak, będzie. Uciąłem ci, przepraszam. A, nie, no już teraz jestem niepocieszony do końca streamu. Ojej, kurczę, mnie to zabiją za to teraz. No dobra, to co dalej? Właśnie ten system obsługi znikania gracza z gry, czyli co się dzieje, jeżeli gracz wyjdzie, komputer mu się skraszuje, nie wiem, dostanie disconnecta. To w Dota ma możliwość zapauzowania gry i to działa źle. To jest kolejna rzecz, która działa źle w Docie, bo działa to w ten sposób, że każdy gracz ma limit pauz i jednocześnie ten limit schodzi, wymuszając odpauzowanie gry. W związku z tym w momencie, jak ktoś wychodzi z jednej drużyny, to drużyna, która traci tego gracza, pauzuje, mija kilkanaście sekund, w tym momencie przeciwnicy mogą odpauzować, co robią. Pauza to nie jest tak, że instant, tylko kilka sekund z odliczaniem i znowu odliczanie do kolejnej pauzy i tak w kółko, aż się skończą pauzy. Więc mamy fun wynikający z tego, że ktoś dostał disconnecta. Najlepiej jak to jest w trakcie jakiejś akcji, w której ktoś ma, nie wiem, pół sekundy, żeby odpalić jakiegoś skilla, żeby uratować całą drużynę. No, przy czym w Docie masz dosyć fajną opcję, czyli można przejąć kontrolę nad postacią tak. gracza, który się zdiskonektował. Tak, co w walce się... Nie sądzę, żeby się sprawdzało, ale jest taka opcja, tak? Czyli jeżeli ktoś jest super kotem, to jest w stanie teoretycznie multitaskowo ogarnąć dwie postacie i grać w RTS-a, a nie w MOBE. W LoL-u pod tym względem jest katastrofa całkowita, bo w momencie, kiedy ktoś się zdiskonektuje, co zwłaszcza na niższych poziomach konta się bardzo często zdarza, no to do momentu, kiedy on nie wróci do rozgrywki, to ta postać stoi w bazie i się nie rusza. Nie ma botów, które by przejmowały kontrolę nad bohaterem, nie ma, jest dosyć upierdliwy system rekonektowania, znaczy jeżeli po naszej stronie jest disconnect, znaczy nasze konto coś tam, nasz internet zawariuje, to trzeba wyłączyć klienta, trzeba wyłączyć launcher i dopiero po zresetowaniu, po zalogowaniu się ponownym do gry można się rekonektować do tego. No niestety gry 3-4 najniższych poziomach są dość częste. No w Docie mnie, to już wspominałem Kacprowi wczoraj, dlaczego się sparzyłem do Doty, bo grałem kiedyś w teamie, nas było 4, bo jeden nam się zdiskonektował, a przeciwnikom się zdiskonektowało 4 i został jeden. Ale ponieważ ten jeden to był snajper i on umiał grać, w odróżnieniu od nas, to był w stanie wygrać samodzielnie grę. I na przykład w LoL-u coś takiego jest absolutnie niemożliwe. Znaczy nie da się nawet, jak się jest bardzo dobrym, powstrzymać 4 nacierających graczy. Aha, tu jest jeszcze jedna uwaga odnośnie tego wychodzenia graczy z Doty. Jest 5 minut od rozłączenia, ale w czasie gry, nie w czasie rzeczywistym. To znaczy, jak będzie pauza, to się nie odlicza. To jest jeden powód, dla którego można, jest sens pauzować. To znaczy, po tych 5 minutach z meczu można bezkarnie wyjść. Nie? Więc jeżeli ktoś się zdiskonektuje, to po tych 5 minutach drużyna, która już wie, że straciła, jakiekolwiek szanse może wyjść. Nie? I ten przykład, który podałeś, że ktoś walczył do końca tylko po to, żeby wkurzyć przeciwną drużynę, żeby nie mogła dostać zaliczonego zwycięstwa, nie? To jest też źle obsłużone. Ciekawym systemem jest to, co już Tadek napomknął, czyli boty, które przejmują kontrolę. W Hotsie to wprowadzili i moim zdaniem działa to bardzo fajnie. Jak i w tej doskonałej mobilnej mobie The Witcher Battle Arena. Przepraszam. Tak, i moim zdaniem działa to bardzo fajnie. Kilka razy pamiętam, uratowało mi drużynę to, że jakiś chłopak, który naprawdę nie ogarniał postaci, frustrował się i wychodził, i wtedy na jego miejsce wpadał bot, który przynajmniej zaczynał coś robić.
To było bardzo przyjemne zawsze, a także ja też mam taki komfort psychiczny tego, że jeżeli mnie rozłącza nagle, czy nie wiem, serwer wyskakuje 15 sekund przede mną, to wiem, że moja postać nie stoi i jest jakaś szansa, że jednak przeżyje. Yep. Tak. Ja to akurat doceniam ten takie rozwiązanie, bo to jest, no, znowu, z punktu widzenia casualowego gracza, takiego, któremu nie zależy koniecznie na byciu hardkorowym super pro playerem, to jest bardzo dobra rzecz. Czy nawet niekoniecznie tylko, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę ten system bardziej chroni nawet innych członków drużyny, a nie tego, który się rozłącza, to cała czwórka, która chciałaby być pro i jest jeden piąty, który ma to bardziej gdzieś, no to przynajmniej tamta czwórka przez niego nie cierpi. Aż tak. Ja. Ja? Ja. No w sensie tak. Ojejku, językiem nienawiści zaczynamy rozmawiać. Językiem nienawiści. To jest język, którego się powinno używać do najeżdżania Polski względnie do wydawania rozkazu. Dobrze, mamy kolejny punkt. Temat, czy tak, mamy Community MOBA, nasz najbardziej ulubiony temat. Znowu płynnie przechodzimy przez lingwistykę akurat. No, język nienawiści, hejterzy. No cóż, competitive tak. Online powoduje toksyczność i tak było zawsze i to widać. Jak się, wiecie, najlepszy numer polega na tym, że jak popatrzy się na to, co piszą ludzie na czacie w Battlefieldzie na przykład, to takich zupełnie zwykłych gównianych grach, pick-up grupach, tam jest taki sam flame jak w każdej innej, jak w każdej mobie. Oczywiście. I to przepotworny. Bluzgi, pisanie, że jesteś debilem, kretynem, nie umiesz grać, idź się zabij, zgwałcaj ci matkę. Wszystko to jest właściwie tak naprawdę w każdej grze online multiplayer w mniejszym lub większym stopniu. Kwestia tylko tego, jak te gry sobie z tym radzą. Na przykład HOTS całkowicie wyłączył możliwość gadania z przeciwnikami, czyli czat jest, ale tylko i wyłącznie dla twojej drużyny. W League of Legends na przykład przez te lata wprowadzają coraz więcej mechanik, które sprawiają, że gracze, którzy są toksyczni, są karani na różne sposoby. No, ale to jest też takie trochę szczucie graczy na graczy w LoL-u. No nie, bo masz na przykład cały teraz... Trybunał, czy jak to się tam nazywa? Trybunału już nie ma. Trybunał w ogóle przestał tak? Już funkcjonować, ale to nie było szczucie graczy na graczy. To było jakby próba wprowadzenia mechanizmu, który się samooczyszcza. Nie zadziałało, zdaje się, że im to z różnych powodów i z tego, co wiem obecnie, tak jak mówię, nie działa. Natomiast oni poszli teraz w inną stronę i zaczęli dawać bany. Ale nie normalne bany, czyli tylko bany na jakby takie wyspecjalizowane. Czyli na przykład w tym momencie, jak się gra i się jest toksycznym, to dostaje się bana na czata i można powiedzieć coś tylko 5 razy na mecz. I dopóki się nie odbędzie swojej kary, to będziesz mógł powiedzieć tylko odezwać się 5 razy na czacie w ciągu meczu. W związku z czym... 5 razy wystarczy na hejta. Oczywiście, że tak, tylko że jeżeli wykorzystasz to na zhejtowanie, to masz dużą szansę, że ktoś cię znowu zraportuje, tak? Więc raz, że zastanowisz się 2 razy, czy warto jest wykorzystać tych 5 odzywek na bluzganie, czy nie na przekazanie cennych informacji swoim kolegom z drużyny, tak? Czy ustalenie jakiejś taktyki. A z drugiej strony masz też świadomość tego, że jak będziesz flupał, to ten ban się pogorszy. Znaczy początkowo to jest ban na tak zwany chat restrict, potem jest to ban, który na przykład uniemożliwia ci granie gier rankingowych, hey shifty, to kolega z czata, który tam ostatnio takiego bana wyłapał i żeby to na przykład strasznie fajnie wymyślone, bo żeby to skontrować, trzeba rozegrać ileś tam 10 meczy w trybie takim jak draftowym, tak? Czyli takim jak rankowy, czyli że nie masz wybierania na ślepo, tylko tak jak w zasady turniejowe, ale w trybie jakby nie rankingowym, czyli normalna gra w trybie draftu. I dopóki nie zagrasz tam powiedzmy 30 meczy, to nie możesz grać gier rankingowych. No i oczywiście do tego dochodzą jeszcze wszelkie możliwe bany czasowe, ograniczające w ogóle łączenie się z serwisem oraz na końcu tak zwane permabany, czyli bany, które całkowicie blokują ci konto. I od razu wszystkim powiem, tych banów się nie da praktycznie nigdy cofnąć. Znaczy szansa na to, że permaban zostanie zdjęty jest bliska zero. Powiem ci, że bardzo mnie cieszy, powiem to teraz mówisz o tym, co się dzieje właśnie w LoL-u, bo tak jak podałeś przykład
FPS-ów i innych shooterów, w których takie rzeczy też się dzieją, tam w dużej mierze wynika to często z tego, że to nie jest robione na centralnych serwerach, prawda? To jest tak, że hostuje grę jeden gracz i tam... Gdzie? No, w wielu shooterach. A, w shooterach. I wtedy naprawdę ciężko zarządzać czymś takim. Ale w momencie, w którym mamy scentralizowane serwery, na których odbywa się nasza rozgrywka, to jest wszystko tylko i wyłącznie kwestią adminów, kwestią moderatorów, którzy zwyczajnie albo będą reagować wystarczająco mocno i będą... i nauczą to community, jak się zachowywać, albo nie. I trochę to widać w Hotsie tak naprawdę, kiedy bardzo wielka część graczy to są jednak gracze wychowywani już przez StarCrafta i na banach, które tam dostali. I w jakiś sposób w Hotsie jednak tego hejtu jest dużo, dużo mniej. On się też oczywiście zdarza. O, ale... on się dopiero zrobi, zobaczysz. No i pewnie tak, prawda? Im większa popularność, tym więcej tego będzie. Ale kwestia reagowania na coś takiego, myślę, że potrafi wychować community. Błażej, wrzuć może ten materiał z Science of Behavior, co? To ja może bym też powiedział od razu, o co w tym Tylko wszystkim chodzi. Mi wtedy, w którym momencie go tutaj rzucić? Wiesz co, ja nie wiem, czy on jest timestampowany, ale to jest taki ogólny materiał, który bardziej jest ciekawostką i będzie jako tło. Nie wiem, mogę się odezwać, mogę wam przerwać na chwilę. No, no to więc też na czacie ktoś powiedział, w Docie też jest system banów i raportowania, tylko jak poprzednie systemy też jest trochę ułomny. Dla Rosjan. Tak, nie, no to znaczy masz klasyfikację tam, co chcesz zaraportować, czy ktoś karmił przeciwników, czyli często ginął, czy ktoś źle wyrażał, i czy ktoś źle używał zdolności. Tak z grubsza, takie trzy klasyfikacje. Nie? Przepraszam, że się wetnę, tatku, nie będzie tutaj dźwięku w tym filmiku. Nie szkodzi. No, niech on sobie tam... Niech on sobie leci. Tak, w ogóle bardzo polecam wszystkim, którzy są zainteresowani troszeczkę takim bardziej głębszym wejściem w temat gier online i właśnie tego, jak się w nich... w jaki sposób... używa się ich do inżynierii behawioralnej de facto, to jest genialny absolutnie materiał, który warto obejrzeć. Ma godzinę, ale jest to naprawdę godzina spędzona quality time. A w skrócie chodzi w nim o to, że Riot ma w swoich szeregach taką komórkę, która się nazywa Player Behavior Team. I to są ludzie, którzy zajmują się wymyślaniem mechanik, które mają sprawić, że gracze są mniej toksyczni na różne sposoby. Na przykład wspomniałeś, że w Docie można raportować za to, że ktoś dużo razy ginął. W LoLu nie można raportować za to, że ktoś źle gra. Znaczy zdaje się, że tam ten raport cały czas chyba jeszcze jest, ale on nie ma żadnej wagi. Znaczy można raportować za abusive behavior, czyli za wszelkie flupy, bluzganie, przeszkadzanie, trollowanie rozgrywki, diskonektowanie się, ale twoje zdolności nie powinny być powodem, dla którego ktoś mógłby cię zraportować. A nie, czyli tu nie chodzi o zdolności, tylko o to, czy nie robisz tego specjalnie. Nie? To znaczy... feedowanie, tak? Czyli no assisting enemy team. No tak, to jest absolutnie... To jest to, nie? Natomiast mówiłem, że to nie działa zbyt dobrze. To znaczy, wiesz, no, ludzie na czacie się pokłócą i już, wiesz, lecą te raporty w jedną, w drugą stronę. To jest taki standard. Natomiast jest też system... polecania graczy, czyli jak z kimś grałeś i fajnie ci się z nim grało, to właśnie możesz go zarekomendować. Nie? I nie wiem na ile to dobrze działa. Wydaje mi się, że działa, bo zdarzyło mi się tak, że jeżeli zagrałem raz z graczem, zarekomendowałem go, bo dobrze grał i wyszedłem z gry, w sensie mecz się skończył, to czasem się pojawia taka informacja, że o konkretnym graczu, czy jak oceniasz, jak chciałbyś z nim zagrać, w sensie czy chciałbyś z nim zagrać i tam gwiazdki od 0 do 5, nie? Przepraszam, ale nie wiem, czy patrzycie teraz na ekran, bo tam jest zajebista teoria dotycząca tego, skąd się bierze toksyczność w grach i dlaczego ludzie się zamieniają w piuty.
Aha, nie wiem, mi co chwilę. Mi obraz co chwilę pada, także ja patrzę na czata głównie. Nie? To dobra, mówcie. Przepraszam, mów dalej. No, także to co mówię, że wydaje mi się, że to działa lepiej, czyli polecanie graczy, którzy są dobrzy, a nie apoietowanie tego, kto jest zły. No bo mówię, że zdarzyło mi się kilka razy, że polecając gracza, miałem na przykład kolejną sesję pod rząd i grałem z nim razem. To jest też właśnie taki pozytywny ten reinforcement. Mhm. Fajnym przykładem było ostatnio te prezenty, które Riot rozdał. No, te skórki, które dostawało się za wejście do gry i za to, że się, nie wiem, przez ostatnie dwa miesiące czy rok nie bluzgało. Nie wiem dokładnie, jakie tam były kryteria. Wiem, że sporo osób dostało i było z tego powodu raczej zadowolonych. No właśnie, Riot na razie jeszcze nie znalazł dobrego sposobu na motywowanie graczy. Zwłaszcza, że niestety problem polega też na tym, że wszelkie pozytywne motywacje, które mają jakąś nagrodę, są błyskawicznie eksploitowane i tak naprawdę nie spełniają swojej roli wtedy. Aha. Miejmy nadzieję, że w końcu znajdą. Tak to jest. No nie wiem. A co sądzicie o połączeniu. Czy widzicie jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy pomiędzy tym, jak zachowuje się community gier MOBA, a tym, co się działo w kolejce w Katowicach? Nie. Moim zdaniem niestety kolejka w Katowicach to jest wynik tego, że w Polsce rodzice przestali wychowywać dzieci, a nie dlatego, że te dzieci grają w League of Legends. O właśnie, ktoś jeszcze napisał, jak rapoety jeszcze działają, to znaczy, że rapoetowanie niesłuszne powoduje zmniejszanie też twoich statów w matchmakingu. No tak samo jest też w LoLu, przynajmniej było. Nie wiem, czy jest cały czas. Ale nie, statów raportu, czyli no tak, że jakości. Im więcej raportujesz źle i niecelnie i to są nieprawdziwe raporty, tak, tym mniej mniejsze znaczenie mają twoje raporty. No sensowne rozwiązanie. No dobrze, idziemy dalej, czy jeszcze tu coś jest tak, w odnośnie community? Czy poruszymy system hotsowy, czyli zero komunikacji? Ale co rozumiesz co rozumiesz przez zero komunikacji? Czy chodzi o zero komunikacji w grze, czy chodzi o zero możliwości zraportowania po grze? Bo to sądzę, że oni jeszcze dodadzą. Myślę, że chodzi o komunikację w grze, no ale tak naprawdę ta komunikacja w grze jest, ale tylko wewnątrz drużyny. Nie ma tej komunikacji z przeciwną. No dokładnie. Można rozmawiać ze swoimi kolegami na czacie i można używać pingów. Te pingi są zresztą identycznie skonstruowane jak w LoLu. Nie wiem, czy w Docie są też takie same. Moje pytanie odnośnie pingów, bo zapomniałem. Wcześniej mówiłeś, że możesz dostać bana na komunikację, nie? Mhm. Czy ten limit... Nie obejmuje pingów. Nie obejmuje pingów. Nie, pingi nie są traktowane jako czat, jako wypowiedź na czacie, natomiast z pingami jest prosta sprawa, po prostu one mają threshold i jak przyspamujesz pingiem, to ci się wyłącza na... Tak, tylko właśnie się zastanawiałem, bo jeszcze są te quick message, nie? To są te pingi wszystkie? Nie ma quick messages w LoLu. Znaczy tam nie masz... Czyli są same pingi, tak? Czyli same tak. Atakuj to albo tak, broń tak, tego, tak? Tak? Znaczy tam jest on my way, enemy missing, uwaga i I need assist. Tak, jeszcze jeden dodatkowy taki też na uwaga ping. Znaczy jeden jest ping, a oprócz tego one są jeszcze kontekstowe, czyli jeżeli się kliknie na wieżyczkę na przykład, to dostaniesz informację. Czy właściwie nie, przepraszam, bo jest quick message, bo na czacie się pojawia jakby no tak, właśnie o tym tego, mówię, coś nie? Zrobił. To tak. To właśnie więc się zastanawiałem, czy ten limit 5 wiadomości nie ogranicza też tego. Nie. To jest jakby wiadomość systemowa, a nie twój czat, tak? To było ciekawe. No dobrze. W każdym razie ten system pingów bardzo wiele pomógł i bardzo wiele też było widać wyraźną różnicę pomiędzy tym, co się działo w LoLu przed wprowadzeniem pingów, a potem co się działo po. Bo te pingi działają i to bardzo dobrze. No, to jest moim zdaniem jeden z najlepszych sposobów komunikowania się, jest 1000 razy wygodniejszy niż pisanie, więc... Tak. Szczególnie jeśli jest kontekstowe. Tak. No dobra, bo Błażejowi przerwałem chyba, tak? Nie, tobie? To gdzie byliśmy? Gdzie byliśmy, dokąd dążymy? Na behavior jesteśmy cały czas.
Czy dlaczego community jest trudne do ujarzmienia? No. Tutaj wydaje mi się, że w sumie takim jakby bottom line tego punktu to jest to, co tutaj mamy ochocie, tak? Czyli że jest stworzony podstaw tak, żeby przeciwdziałać toksyczności. I to ma swoje implikacje pozytywne i negatywne. Znaczy z jednej strony tak naprawdę to się znowu sprowadza do tego hardcore versus casual. Te metody przeciwdziałania toksyczności, które wprowadzono w hocie, są świetne. Równy level dla wszystkich bohaterów, ograniczenie czatu, nie wiem, liczenie wspólne killów i asyst. To wszystko sprawia, że tej toksyczności jest mniej, ale z drugiej strony dla gracza, który chce być competitive, który chce grać zawodniczo, czy też współzawodniczo z innymi, to odbiera jakby cały urok bycia wyjątkowym, bycia tym mistrzem w swoim fachu. W dużym stopniu, przynajmniej z mojej perspektywy, nie wiem, czy wy się z tym zgodzicie. Znaczy, wiesz co, zgadzam się w dużej mierze, ale jednak cały czas masz na końcu meczu statystyki, w których widać, ile razy ty umarłeś i ile razy komuś pojechałeś, prawda? Więc... No właśnie nie widzisz, bo nie widzisz tam, ile żeś razy osobę zabił. Widzisz swoje wspólne asysty z killami, tak? Czyli wszystkie starcia, w których brałeś udział. To jest zasadnicza różnica... No. Nadal mimo wszystko są to jakby dwa parametry, które bardzo, bardzo różnicują ludzi. To nie jest tak, że w tych meczach wszyscy są równiutko, prawda? Widać od razu, kto umierał na maksa, kto rzeczywiście trzymał się przy życiu, a jednocześnie brał udział w wielu takedownach. I owszem, jest to zdecydowanie mniej przyjemne niż na przykład w LoLu czy w Docie. Jest jednak ta różnica, kiedy masz tą różnicę leveli pomiędzy sobą a resztą drużyny i jeżeli to ty możesz bohatersko ciągnąć drużynę do przodu, to jest to bardzo przyjemne, zgadzam się z tym. Z drugiej strony wtedy jedna osoba ma frajdę, a cztery są sfrustrowane. No to ja jeszcze wrzucę tak, znaczy zwrócę uwagę na jeszcze jedną możliwość, jakiej tu nie mamy w tych grach, to znaczy one są wszystkie free to play. Natomiast Heroes of New Earth próbował w pewnym momencie zrobić grę płatną. Właśnie wydaje mi się, że między innymi to było to był jakiś sposób na to, żeby community się nie psuło. Bo to według mnie działało. W momencie jak Heroes of New Earth był płatny, to community się nie psuło tak bardzo, bo bany działały. To raz, dwa, że jednak jak się decydujesz zapłacić za coś, to znaczy, że jesteś też zwykle troszeczkę starszy. Wszystko, co się z tym wiąże, nie? Tak, natomiast nie, nawet w przypadku Valve myślę, że to by mogło zadziałać trochę inaczej niż wprost poprzez płacenie za tą grę, ale jeżeli byś miał na przykład mógł grać w Dotę tylko na koncie, na którym masz jakieś płatne gry, nie? To byłby jakiś sposób na zmuszenie ciebie do tego, żebyś grał na swoim koncie i nie zakładał nowych za każdym razem, jak dostaniesz bana, nie? Panowie, moglibyśmy jeszcze bardzo, bardzo długo o community, bo to jest akurat tak, temat, to jest ale będziemy musieli chyba niedługo zwijać, a mamy jeszcze trochę tematów, więc może na szybko. Myślę, że nie ma sensu rozmawiać o powtarzalności bohaterów. No tak. Są. Jest określona ilość umiejętności i pomysłów na umiejętności, jakie możesz mieć i to widać, że te gry się między sobą wymieniają. Tak. Co bardzo mocno widać też w hocie, biorąc pod uwagę, że nawet bohaterowie mają bardzo podobne umiejętności między sobą i te talenty, które można im rozdawać w pewnym momencie po prostu się powtarzają, co już jest aż przesadzone moim zdaniem. Tak, to mi się akurat bardzo nie podobało w tej grze, to, że tam jest za dużo tych traitów jest wspólnych dla różnych bohaterów, to bardzo zmienia. No i co, to właściwie tak naprawdę to jesteśmy na ostatnim punkcie, czyli Quo Vadis MOBA. Tak. Ja ostatnio przeprowadzałem wywiady na IEM-ie, miałem też okazję porozmawiać trochę z graczami z Fanatiku, właśnie między innymi zadając pytanie, co waszym zdaniem wydarzy się w e-sporcie w ciągu co się stanie w ciągu najbliższych trzech lat i w e-sporcie, i z League of Legends. Właściwie wszyscy mówią to samo, że dominacja LoL-a jest absolutnie niezagrożona i to jest jeszcze przynajmniej kilka lat z tą grą.
Ja mam taką teorię, że to może być piłka nożna gier wideo. Może jeszcze nie, ale może tak. I że to będzie ta gra, która po prostu będzie istnieć cały czas. Tak jak, nie wiem, WoW jest w tym momencie tym MMO, które jest niezagrożone od 10 lat, cały czas ludzie się zagrywają i jest dominujący. Tak samo może być z League of Legends. No minimum 5 lat jeszcze ta gra będzie istniała, będzie cały czas ulepszana, zmieniana. Dalej będzie najpopularniejszym e-sportem na świecie z drugim pretendentem w postaci Countera, jak widać. Co mnie szczerze mówiąc osobiście bardzo zaskoczyło, ale bardzo się z tego powodu cieszę. Natomiast pozostałe gry MOBA będą próbowały sobie znaleźć miejsce, tak, w ten czy w inny sposób. Jak będą próbowały to zrobić tak jak Dota, to moim zdaniem no, będą mogły tylko i wyłącznie uderzać do tego community dotowego i nie poszerzą swojego zasięgu. Natomiast jak będą to robiły w taki sposób jak HOTS, bardzo możliwe, że... Znaczy HOTS generalnie jest taką grą, która ma szansę stać się sukcesem komercyjnym przynajmniej. Jeżeli nie sportowym, to przynajmniej komercyjnym. Ja uważam, że HOTS jest słabym sportem, ale to jest taka moja osobista opinia. Natomiast ma potencjał do bycia nie LOL killerem, ale na pewno widocznym rodzynem na torcie. Rzekłem. Rzekłeś. Rzekłem. No dobrze, to ja myślę, że tak. Zgadzam się z tym, że LOL zachowa dominację przez dłuższy czas, bo w tej chwili jednak pozostałe tytuły są dużo bardziej, powiedzmy, sprzętożerne. I no nie ma się co dziwić, że jednak więcej graczy na słabym sprzęcie gra w tą grę. I będzie jak z WoWem właśnie, że długo gracze będą pozostawać przy tym. Natomiast ja bym liczył na to, że jednak Dota wypracuje sobie jakiś sposób na zebranie większej ilości tych hardkorowych graczy nowych. I myślę, że jednym sposobem z tych może być Ability Draft, natomiast Valve to olewa w tej chwili, nie? To znaczy, jeżeli sama Dota w założeniu jest tym bardzo takim elitystycznym gatunkiem MOBY, to zrobienie tego jeszcze bardziej złożonym, jeszcze bardziej skomplikowanym i właśnie dla graczy i odbiorców Doty takim właśnie bardziej złożonym, ciekawym pod kątem transmisji tytułem. Mnie osobiście ciekawi to, co się zadzieje w dłuższej perspektywie z Heroes of the Storm. To znaczy, jeżeli jest to ewidentnie najbardziej przystępna MOBA, najbardziej casualowa, oznacza to, że potencjalnie może liczyć na największy przypływ graczy, których od jakiegoś tam zera do poziomu, powiedzmy, średniego będzie w stanie wytrenować. I pytanie tylko, jak wiele z tych graczy rzeczywiście będzie chciało później grać w to na poziomie bardziej pro i na ile ta gra będzie w stanie im coś zaoferować. Myślę, że Blizzard będzie musiał jeszcze troszeczkę tutaj nad tym popracować, żeby jednak urozmaicić te możliwości, które oferuje, ale potencjalnie taki właśnie ten element wychowywania graczy od zera. Ciekaw jestem właśnie, czy się opłaci. Ja osobiście pokładam największą nadzieję w Overwatchu. Dla mnie to jest, po pierwsze uważam tę grę za MOBę, pomieszaną ze strzelaniną, ale MOBę nadal. A po drugie głęboko wierzę, że HOTS nie wypali e-sportowo, a Overwatch tak, i Overwatch będzie kolejnym wielkim tytułem w e-sportach i bardzo, bardzo dużą grą też. Oczywiście to też zależy jeszcze od paru rzeczy, na przykład jak rozmawiałem ostatnio tam z paroma osobami, które się zajmują e-sportem zawodowo, zwrócili uwagę na przykład, że to, że w Overwatchu jest 6 graczy, jest strasznym problemem z punktu widzenia e-sportu i z punktu widzenia jakby logistyki, bo to nie jest tylko jeden gracz więcej, to jest tak naprawdę 6 razy problem, tak? Czyli jeden gracz więcej w drużynie to jest 6 dodatkowych interakcji pomiędzy graczami.
W związku z czym to może być duży... Wszystkie gry, oprócz tego te najbardziej e-sportowe, klasyczne, są pięcioosobowe, w związku z czym trzeba byłoby robić specjalny setup na przygotowanie turnieju chociażby. To musi być sześciomiejscowe, a nie pięciomiejscowe i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że Overwatch, jak jeżeli oni poprawią tam parę rzeczy, których moim zdaniem nie przemyśleli lub też jeszcze nie dopięli do końca, a widać po chodzie, że oni mają dużą wolność, łatwość w zmienianiu tego, co ze swoją grą robią, to ma szansę być bardzo, bardzo mocnym tytułem i takim właśnie nową mobą, która nam pokaże, że można to zrobić w zupełnie inny sposób. Mm-hmm. No dobrze. A jak, co myślicie jeszcze, widzę, że tutaj sobie pisaliśmy o mobach na tablety. A, no właśnie, bo zostają nam jeszcze tablety i konsole, czyli tam, gdzie nie ma myszy. Tak. Więc... W tej chwili MOBA to jest taki PC only tak naprawdę. Tak, więc to jest taki ekskluzyw. Co prawda są te tytuły na tablety. Zaraz Tadek nam się pochwali, że jego tytuł jest zajebisty. Natomiast no według mnie to jednak nie jest ta sama dynamika, co gier na PC-cie. Nie? I wydaje mi się, że jest kilka takich przykładowych map jeszcze z czasów Warcrafta, które pokazują, że się to da zrobić. Porzucając jednak tą korową mechanikę bohatera atakującego wręcz czy łukiem na rzecz takich mechanik, które pozwalają sterować samym ruchem i powiedzmy automatyzować, nie wiem, wybieranie celów i ataki, czy tam kierunek ataku i tak dalej, nie? Jak na przykład Battleships, o którym tak. żeś mi mówił, który żeś mi pokazał i który muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest doskonałym pomysłem pod kątem gier mobilnych. To w ogóle dobra rzecz, zdecydowanie. Co zresztą muszę... Tak, nie wiem, czy możemy to pokazać w tej chwili, czy tam... Mamy gdzieś Battleships? One jest... To jest pierwszy link. Są filmiki, tak. Tak, jest Battleships, jest. Proszę, możemy pokazać. I to jest ciekawa rzecz, bardzo rzeczywiście jest to jakieś nowe podejście do tematu, które może coś zmienić. No tak, ja wiem, jak ktoś jest zainteresowany, to może poczytać dalej. To jest, sprowadza się to do tego, że nie mamy bohatera, tylko mamy powiedzmy załogę czołgu czy statku i kupujemy sprzęt, który atakuje automatycznie w zasięgu zgodnym z tym konkretnym sprzętem i oczywiście sterujemy ruchem. Nie? I wydaje się, że to jest takie dość duże uproszczenie, ale jeżeli nie mamy, nie my wybieramy cel ataku, tylko jest to automatyczne, to jednocześnie możemy wykorzystywać nasze creepy w drużynie do chowania się jako osłona, czyli zmniejszamy atak przeciwnika i jednocześnie trzeba jednak wciąż oskrzydlać przeciwnika, tak jak to jest w dobie. Pozycjonowanie i do tak, pozycjonowanie, oskrzydlanie i jedyna różnica taka, że praktycznie nie korzystamy ze skilli i możemy taką grę zrobić na padzie samym albo na analogu wirtualnym na tablecie. Znaczy ja to bardziej widzę pod kątem tabletów i niekoniecznie nawet analogowego tego, tylko po prostu tapowania. Ja nie lubię, bo ja powiem szczerze, ja dla mnie najgorszym możliwym pomysłem do tabletów to jest analogowy, znaczy wirtualny joypad, wirtualna gałka. Natomiast w moby da się grać na konsolach i to bardzo fajnie i bardzo sprawnie, co pokazało chociażby to Lord of the Rings, jak to się nazywa, Guardians of the Middle Earth. A także, no to ja już mówię z własnego doświadczenia, grałem w prototypową wersję Battle Areny na joypadzie i była to świetna zabawa naprawdę. Znaczy strasznie fajnie się gra w tego typu gry na padzie. Natomiast na tabletach rzeczywiście taki pomysł jak Battleships, czyli bardziej pozycjonowanie i tylko używanie umiejętności, czyli tak naprawdę coś, co można obsłużyć myszką, czyli jednym palcem, bardzo dobry pomysł. Czyli jeżeli w Diablo da się grać na konsoli, to i w MOBA się da grać na no absolutnie, no, tak. Po prostu. Tyle. Tak, jak najbardziej. Da się i nawet pod pewnymi względami jest fajniej niż na PC-cie, bo ma się takie poczucie bardziej kierowania tą jednostką, tak? Bo tak jak w grze TPP czy czymkolwiek innym konsolowym, w którym prawą gałką się celuje, a lewą się chodzi. Mhm. To bardzo przyjemne doświadczenie gamingowe, bym powiedział. Pod warunkiem, że nie gra się w cztery osoby na jednym ekranie i wszystkie nie chcą zajrzeć do inwentory. Ale też się na pewno da to jakoś tak wymyśleć, żeby to nie było upierdliwe, nie? Tak, jedna osoba ogarnie inwentory, trzy osoby piją.
No dobra, ale to był w sumie taki przykład tylko tego, że to się da zrobić i jednocześnie to nie oznacza, że musimy rezygnować z bohaterów, nie? Możemy mieć bohaterów i skille, które mają jakiś system automatycznego celowania, nie wiem, w bohatera, który jest najbliżej, na wprost naszego kierunku ruchu i tak dalej, nie? I to się powinno dać na pewno zrobić na gamepadzie, który ma jednak oprócz gałek jeszcze przyciski i to powinno być do zrobienia, nie? Także ja bym nawet oczekiwał czegoś takiego, że może się w przyszłości pojawić MOBA, która będzie cross-platformowa między Xbox One i Windowsem 10. Przepraszam jeszcze raz, bo ja akurat w momencie troszeczkę ten wyspaceoutowałem. Tak, mówię, żebym oczekiwał tego, że się może pokazać MOBA, która będzie międzyplatformowa między Xbox One i Windowsem 10. Boję się, że ze względu na input może być to ciężkie. Chyba że ustalą, że na tym, na PC-cie będziesz musiał grać na padzie. Inaczej to nie bardzo to widzę. Jednak input za pomocą klawiatury i myszki jest na tyle sprawniejszy i szybszy i daje ci tak dużo większą elastyczność w rozgrywce, że zawsze, to jest tak jak wiesz, no, strzelaniny FPP na padzie i na myszce. Oczywiście, że nie, da no, się jasne. Grać świetnie. To wszystko zależy od dynamiki, tak samo jak HOTS jest dużo wolniejszy, to na przykład taki gameplay mógłby się sprawdzić. Nie? Chyba, że nagle pojawiłyby się elementy asymetryczne mocno. Pomiędzy. A, no tak, że na przykład ktoś gra w zupełnie inny sposób, tak. No tak, to też. To rzeczywiście mogłoby tak być ciekawe. No dobrze. Coś jeszcze nam zostało? Tak, krzyżowanie. Żeśmy wspomnieli o tym, tak? Czyli Titanfall, który wprowadził klipy na przykład i klipowanie do strzelanin. Evolve, który gdzieś ma właśnie też te takie elementy moby i w bohaterach, i w tym potworze, który sobie dżungluje. No i z drugiej strony kolejny tytuł to ten Overwatch, który co prawda jest dosyć klasyczny, jeżeli chodzi o tryby rozgrywki, bo to jest Dominion właściwie i tryb eskortowania bomby z Team Fortressa, ale dodanie do niego tych bohaterów, którzy są tak bardzo od siebie różni, tak bardzo wyjątkowi i mają te swoje bardzo wyjątkowe, unikalne umiejętności, moim zdaniem też jest fajną stroną, w którą moby mogą skręcić. No tak, ale na przykład moglibyśmy się doczekać w tej chwili takiego Battlefielda, który byłby jednocześnie mobą, nie? I to mogłoby być ciekawe. Mobą creepami, nie? Czyli z AI-ami, które są, nie wiem, może trochę bardziej inteligentne niż te w Docie i w LoLu, nie? Ale jednak jakimś mięsem armatnim, do którego możemy sobie postrzelać i mieć przyjemność poza walką z pozostałymi graczami. I jednocześnie w przypadku Battlefielda to by pozwoliło na to, że jednak jest ograniczona ilość graczy, którzy mają dostęp do sprzętu. Czyli w sensie, że tylko bohaterowie jakby, tak? Tak, czyli że nie ma kampienia, znaczy no nie ma takiego kampienia na to, żeby, nie wiem, wsiąść do helikoptera czy do czołgu, nie? Przypisanie jakby sztywne przypisanie postaci do klasy jakoś w ten sposób? Bo z drugiej strony, wiesz, w Overwatchu jest zrobione tak, że możesz zmieniać sobie klasę bohatera w trakcie gry dowolnie. Nie jesteś przypisany do jednego bohatera. Możesz tak. co śmierć sobie wybrać inny kit tak naprawdę. No tak. Dobrze, panowie, zdesignujemy naszą ukochaną mowę następnym razem może. Dobra. A na dzisiaj będziemy pewnie kończyć. Tak, temat następnego odcinka będzie podany najpewniej albo jutro, albo we wtorek na fanpage'u Przegranych. Będzie też niebawem wrzucony filmik z dzisiejszym streamem. Bardzo prosimy oczywiście wszystkich o komentowanie na YouTubie z wszelkimi sugestiami, co chcielibyście, żebyśmy jeszcze poprawili w tego typu streamach. I ja ze swojej strony dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję tutaj Tomkowi za hostowanie czata. Dziękuję Kacprowi i Tatkowi za udział. Dziękujemy serdecznie. I przede wszystkim wszystkim, którzy przyszli na tego streama, którzy posiedzieli z nami te 2 godziny i komentowali tak dzielnie. No, dziękujemy wam serdecznie. Dzięki. Oj, Tatka znowu urwało. A? No. Znowu mi urwa? Tak. Tak. W sam raz.
mówiąc, że it was fun. No to było fun, zgadza się. To co, dziękuję panowie i do zobaczenia. Zobaczenia. Dziękuję bardzo.